Witam serdecznie, otwieram 51. sesję Rady Miejskiej Sulina Śląskiego. Witam serdecznie przybyłych gości, pana burmistrza Dariusza Chromca, pana zastępcę Lecha Kapeckiego, panią skarbnik Grażynę Konopkę. Witam prezesów, prezeski naszych zakładów i szkoły, SPA. Witam też oczywiście bardzo serdecznie dyrektora Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej, panią Chromiec oraz prezesa OSP Strony Śląskie też, pan Dernińskiego. Pan wiceburmistrz jest dzisiaj w dwóch pozycjach, jako strażak, jako wiceburmistrz, pan Kawecki. Szanowni Państwo, mam do Państwa prośbę, bo chciałbym jeszcze raz wszystkich przywitać i kolegów, koleżanki radnych oczywiście. Bardzo serdecznie witam. Mam taką propozycję, ponieważ mieliśmy telefon od pani Radziejewskiej z dyrektorki ZOZ-u z Kłodzka, że jeśli ma jakąś kontrolę, się troszkę spóźni. I chciałbym Państwa prosić o przełożenie tego punktu, właśnie sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi na jako punkt za ocenę funkcjonowania służby zdrowia, byśmy po prostu zrobili zamianę, zrobili. Żeby nie czekać, żebyśmy nie robili przerwy, tylko żeby to zachować, taką jakąś ciągłość. Ten bardzo o to prosił i będę, w związku z tym będę musiał Państwa prosić o przegłosowanie, o zamianę z punktu na ten punkt, przełożymy na ten punkt numer 5 na miejsce punktu 4. Dobrze? To poddam to pod głosowanie. Czy Państwo na to wyrażacie zgodę? Proszę bardzo, przegłosujmy to. Bardzo proszę o głosowanie. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję bardzo. Czyli przechodzimy do punktu, który obecnie będzie punkt numer... Aha, jeszcze przed tym, zanim przystąpimy tego sprawozdania, to chciałbym też podać pod głosowanie protokoły. Przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Miejskiej Sulina Śląskiego. Bardzo proszę, następne głosowanie. Pani Agnieszko, proszę, uruchomimy system i będziemy głosowali nad tym protokołem. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym przechodzimy teraz do tego punktu, w którym mówiłem, punkt numer 5 zamieniamy na punkt numer 4 i proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia, panią Magdalenę Laskowską. Ten temat nam zrealizuje. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni oraz wszyscy zaproszeni goście i szanowni państwo. Przedstawiam państwu w największym skrócie sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. Całe sprawozdanie przygotowała pani Krystyna Łyczkowska, pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z zasadami burmistrz Stronia Śląskiego w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Projekt programu współpracy gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku został poddany konsultacjom na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejskiego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej oraz zarządzenia burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Rada Miejska Stronia Śląskiego zgodnie z uchwałą z dnia 30 listopada 2020 roku przyjęła tenże właśnie program na rok 2021. W roku 2021 współpraca z organizacjami była realizowana w szczególności poprzez zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. W 2021 roku na terenie gminy Stronie Śląskie funkcjonowały organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące taką działalność pożytku publicznego w ilości 28.
Nie będę Państwu ich opisywać, bo myślę, że wszyscy wiemy, jakie to są organizacje na naszym terenie. Dane podmiotów figurujących na stronie internetowej na www.stronie.pl w zakładce organizacje. W gminie również działają inicjatywy grupy nieformalne, na przykład koła gospodyń wiejskich w Stroniu Wsi, w Kamienicy, Starej Morawie, Kletnie oraz Strachocinie oraz Strońska Grupa Rowerowa, organizacja cykliczne górskie wycieczki rowerowe. Gmina Stronie Śląskie od kilku lat jest członkiem wielu związków samorządowych. Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Związku Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glasensis i Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów. Gmina również współpracuje z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika. Współpraca o charakterze finansowym. Wiecie Państwo, że wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację programu współpracy z organizacjami w 2021 roku wynosiła 120 tysięcy złotych. Do udziału w realizacji tego zadania przystąpiło 5 organizacji, złożonych zostało 5 ofert, przyznano 5 organizacjom realizowanym 5 zadań, podpisano 5 umów na realizację zadań. Przyznano łącznie 115 tysięcy, wykorzystano 114,972,97. I tak w skrócie powiem, była to UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie, Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Kryształ Stronie, ULKS Czarna Góra, PZW Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim i Fundacja Veritas. Współpraca na podstawie innych ustaw oraz finansowane wspieranie inicjatyw. Gmina wspiera organizacje i finansuje oddział miejsko-gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oddział zrzesza 3 jednostki, Stronie Starych Gierałtów i Bolesławów i w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 210 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej, które w użyczonym przez gminę lokalu prowadziło w Bolesławowie niepubliczne przedszkole Bajlandia, w 2021 roku otrzymało dotację w kwocie 348 776 zł i 8 groszy. Gmina wspiera finansowo wydarzenia organizowane przez organizację i grupy inicjatywne. I takie dofinansowania otrzymały. 10. Stroński Rajd Pieszy i Rowerowy, turniej Old Boys w piłce nożnej, Akademię Klubu Honorowych Dawców Krwi Brylant, pikniki rodzinne Grzybomania, Jagodzisko, Marsz Nordic Walking, pierwsza śnieżnicka 50, zawody w lotach gołębi pocztowych Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Przedstawiciele gminy Stronie Śląskie, jak i radni byli obecni na najważniejszych imprezach. Gmina Stronie Śląskie złożyła przygotowane przez sołectwa następujące wnioski i takie wnioski do starostwa w 2021 roku. Inicjatywy społeczne w ramach programu Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w powiecie kłodzkim. Złożyło sołectwo Kletno i również sołectwo Kamienica i sołectwo Stara Morawa. Współpraca o charakterze pozafinansowym. Tego nie będę, może to jest tego dużo. Gmina Stronie Śląskie dofinansowała zadania publiczne realizowane w ramach konkursów ofert do wysokości 90% wartości realizowanego zadania. Organizacje pozarządowe wyniosły wkład w realizację poszczególnych projektów środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy oraz członków organizacji. Działania samorządu terytorialnego nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych projektów, inicjatyw na rzecz mieszkańców. Gmina Stronie Śląskie współpracuje i jest członkiem organizacji społecznych na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne realizacje z trzecim sektorem. Dziękując za zaangażowanie wszystkim, którzy czynnie uczestniczą w działalności na naszym terenie, życzymy dużo wytrwałości, zdrowia i dalszych sukcesów w swoich działaniach zmierzających do pozytywnego efektu każdej działalności. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za przedstawienie materiału. Czy ktoś z Państwa może jakieś w tym temacie pytania? Nie ma. Chciałbym w międzyczasie serdecznie przywitać Panią Dyrektor ZOZ-u, Panią Jadwigę Radziecką. Dzień dobry Pani Dyrektor. Nie zawodzę, tak, Pani Dyrektor Chromiec, tak jak Pani nigdy nas nie zawodzicie. Na sesjach zawsze zaproszenie, to zawsze Panie Dyrektorki się meldują. Także dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do tego zmiany. Proszę? Aha, to Pan Burmistrz do tego punktu się odniósł, co Pani Laskowska przedstawiła. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ja tylko w uzupełnieniu, bo oczywiście to było takie skrótowe sprawozdanie, które przedstawiła Pani Przewodnicząca Komisji, jeżeli chodzi o współpracę Gminy Stronie Śląskiej z organizacjami pozarządowymi. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym, w skrócie nazywanych NGO, które działają i współpracują z nami na terenie Gminy Stronie Śląskiej. Bo dzięki tym organizacjom gmina może realizować wiele zadań, które ma przypisanych ustawowo, wynikających z ustawy, związanych chociażby ze sportem, z rekreacją, czy z innymi dziedzinami, które są tam wskazane. Więc bardzo dziękuję tym organizacjom, że jest ich taka mocna aktywność, że możemy współpracować, ogłaszamy te konkursy na zadania publiczne i myślę, że to dla nas, dla naszej społeczności jest bardzo ważne, że te zadania, gdzie tutaj gmina no też mogłaby wykonywać te zadania, może przy pomocy właśnie tych organizacji, stowarzyszeń, fundacji formalnych, nieformalnych realizować. I z tego miejsca serdecznie dziękuję, bo tak jak było tutaj w podsumowaniu Pani Przewodniczącej, to po prostu poprawia nasze relacje między mieszkańcami, a po prostu tymi organizacjami, które działają na naszym terenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, na nasz porządek są zmiany. Przechodzimy teraz do punktu następnego, czyli będzie ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskiej. Bardzo nam jest przykro, że się żaden lekarz naszej opieki podstawowej nie zjawił. Też Narodowy Fundusz odmówił. Wszyscy mają zajęci, są bardzo wszyscy. Dlatego serdecznie przywitałem Panie Dyrektorki, które nas nigdy nie zawodzą. Dlatego bym Panią Przewodniczącą Komisji Zdrowia prosił o taki wstęp do naszego wystąpienia i bym prosił Pani Dyrektor o zajęcie głosu. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, koleżanki i koledzy radni oraz zaproszeni goście. Dzisiejszy temat dotyczący funkcjonowania służby zdrowia na terenie naszej gminy przewija się często w rozmowach między naszymi mieszkańcami oraz turystami odwiedzającymi nasz teren. Na każdym kroku słyszymy niestety dużo negatywnych opinii dotyczących pomocy medycznej i panującej sytuacji. W większości rozmów niestety słyszymy: jesteśmy na końcu świata, nasza gmina, i nikt o nas niestety nie pamięta. Od wielu lat wracamy do tego tematu na naszych komisjach, a raz w roku ten temat jest poruszany na sesjach Rady Miejskiej. Pozwoliłam sobie, przygotowując to sprawozdanie, przeanalizować wcześniejsze kilka lat dotyczące tego tematu. Tak naprawdę mogłabym, proszę Państwa, przeczytać te wszystkie protokoły i powiedzieć Państwu, że nic szczególnego się w tym temacie nie zmieniło. Jedynie co jest nowego w ostatnim czasie, to niestety panująca pandemia, która spowodowała jeszcze gorszą sytuację, a wydawałoby się, że gorzej być niestety nie może. Może zacznijmy od początku, kiedy podejmowaliśmy pewne działania. Liczne petycje, skargi, wnioski pisane w różne strony, począwszy od starosty, ZOZ-u kłodzkiego, wojewody, po szczebel najwyższy. Posłowie, ministrowie, Ministerstwo Zdrowia oraz nawet sam premier. Chyba musimy to koniecznie powtórzyć, Szanowni Państwo. Za każdym razem pytamy, co jeszcze możemy zrobić, jak mamy działać, kto nam ma jeszcze pomóc i gdzie możemy podjechać, podejść. Zrobimy wszystko, co się da i mamy nadzieję, że będzie jakiś pozytywny efekt. Kilka ważnych zdarzeń, proszę Państwa. W sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia, czy też potrzeby udzielenia pomocy, dyspozytor gdzieś daleko w Polsce niestety dysponuje przeważnie straż pożarną, która jako pierwsza udziela pomocy, ponieważ w podstacji pogotowia ratunkowego często niestety nie ma karetki, ponieważ pojechała na przykład do szpitala w Polanicy zawieźć chorego ze złamaniem, czy też w innych przypadkach. Ostatnimi czasy widoczne jest niestety zwiększenie pracy helikoptera zadysponowanego do chorego, ale jednocześnie w oddali słyszymy dźwięk syreny strażackiej.
Oddział dostaje dyspozycję do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, jak również do zabezpieczenia miejsca lądowania helikoptera. Bez tych służb, niestety, odnosimy takie wrażenie, nie mielibyśmy szans do bezpiecznego funkcjonowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia naszych mieszkańców. Ale na dłuższą metę, choć trwa to już jakiś dłuższy czas, pamiętajmy, że Straż Pożarna ma również podejmować inne działania związane z zabezpieczeniem naszej gminy, chociażby przeciwpożarowo czy pomoc w zabezpieczeniu różnych zdarzeń losowych. Dzisiaj, jak tylko jest taka okazja, dziękujemy strażakom, ochotnikom, osobom zaangażowanym w pomoc i za niesienie pomocy o każdej porze dnia lub nocy w dni świąteczne dla naszych mieszkańców. To bardzo cenne i doceniamy te działania. Mieszkańcy również bardzo są z tego tytułu wdzięczni. Karetki pogotowia są niestety dysponowane ze względu na swoje położenie, czyli jadąca karetka pod stacji pogotowia ratunkowego w Lądku-Zdroju jest przykładowo w miejscowości Polanica, wioząc chorego do szpitala, otrzymuje zgłoszenie od dyspozytora, bo jest najbliżej, że w okolicy Polanicy jest pilne wezwanie i jedzie w dalszą drogę udzielając pomocy, ale wówczas nasz teren strońsko-lądecki niestety jest bez karetki. Takie zdarzenia mają często miejsce, niestety, albo na szczęście poszkodowanych za każdym razem dysponowania jest Straż Pożarna. W tym miejscu muszę wspomnieć, że planowane są szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla zainteresowanych strażaków. Teren naszych gmin w stronie Lądek to bardzo rozległy obszar i tylko jedna podstacja pogotowia ratunkowego. Od stacjonowania pogotowia ratunkowego najdalej położone miejsce znajduje się niestety w Bielicach, odległość około 20 km. Czas dojazdu w lecie to w granicach 15-20 minut, a w zimie niestety dłużej. Zadajemy sobie pytanie, jak to się ma do czasu dojazdu i udzielenia szybkiej pomocy, na przykład przy zawale serca, gdzie liczy się niestety każda minuta. Jak już poruszamy temat zimy, warto podkreślić, że na naszym terenie przebywa duża ilość turystów, do których często dysponowana jest karetka w związku z na przykład złamaniami czy innymi uszkodzeniami ciała. Transport do Polanicy, jak wszyscy wiemy, i z powrotem zajmuje około 1,5 do 2 godzin. Wybrałam oczywiście optymistyczną wersję, bo nie wyobrażam sobie jeszcze dłuższego czasu oczekiwania na karetkę i powrotu do bazy. A wiemy, że miały miejsce i dłuższe braki pogotowia w podstacji w Lądku-Zdroju. Kolejny element, który powoduje poruszenie podczas rozmów z mieszkańcami, to poradnie specjalistyczne i rejestracje do nich. Nieczęsto dowiadujemy się, że czas oczekiwania na specjalistę, na fundusz dochodzi do roku albo i nawet więcej. Prywatnie krócej, ale czy emeryt z małym dochodem jest w stanie pójść do lekarza za dodatkową odpłatnością? Niestety rezygnują z wizyty, bo to po prostu nie stać ich na to. W dzisiejszych czasach często ludzie starsi odmawiają sobie prywatnych wizyt u lekarza, bo ważniejsze są droższe leki, priorytetowe jest również opłaty i jedzenie. Dodatkową ich obawą jest brak dojazdu do najbliższej poradni do Kłodzka czy też do Polanicy. W wielu przypadkach muszą prosić życzliwego sąsiada lub kogoś z rodziny, aby zawiózł autem. Dojazd środkami lokomocji publicznej jest niestety ograniczony, bądź w ogóle go niestety nie ma. Spotykamy się również z niezadowoleniem mieszkańców dotyczącym funkcjonowania przychodni na terenie naszej gminy. Problemy są bardzo różne, począwszy od braku lekarza, braku miejsc w danym dniu lub też szybkich wizyt, bo lekarz się spieszy, czy przedłużających się wizyt na telefon. Najczęstszym problemem jest samo dodzwonienie się do przychodni, po prostu nieodbierane są telefony. W weekendy i w godzinach wieczornych brak jest zabezpieczenia medycznego na naszym terenie. Takie zastrzeżenie słyszymy głównie od osób starszych. Pomoc wieczorowa, nocna i świąteczna w naszym przypadku to szpital w Bystrzycy Kłodzkiej lub w Kłodzku. Od naszej gminy to 33 km. Dla niektórych pomoc nieosiągalna. Wcześniej wspomniałam o braku dojazdu. Osoby mające swój środek lokomocji jadą sami, ale często okazuje się, że apteka pełni dyżur na przykład w Międzylesiu, więc aby wykupić receptę, konieczne jest pojechanie do innej miejscowości odległej o kolejne kilometry. Problem, z którym się borykamy, jest również brak możliwości przyjazdu lekarza do osoby leżącej poważnie chorej.
Chodzi tu o pomoc wieczorową, nocną i świąteczną. W rozmowach telefonicznych słyszymy, że lekarz nie jeździ do leżących tylko z konieczności stwierdzenia niestety zgonu. Kilka lat wstecz, dawno, dawno temu, funkcjonowała pomoc wieczorowa i nocna oraz świąteczna w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. Była to bardzo duża pomoc i dogodność dla naszych mieszkańców, zabezpieczenie naszego terenu w opiekę medyczną. Dziś niestety pozostaje często niedostępna pomoc dla większości mieszkańców Bystrzyca i Kłodzko. Przypomnę, że dużą populacją naszej gminy są osoby starsze. Apteki i dyżury aptek. Również jako radni działaliśmy wielokrotnie w tej sprawie, aby apteki mogły być czynne dłużej, a niekoniecznie całą noc ze względu na brak lekarza na naszym terenie. Były również próby działania w związku z aptekami na terenie Międzylesia i Bystrzycy, które funkcjonują w spisie strońsko-londeckim. Niestety, bez pozytywnego załatwienia sprawy, nadal jak funkcjonuje ten system. Szpital Kłodzko i Polanica, sorry. Długie oczekiwania na pomoc, chyba że jest zagrożenie życia lub przywiezienie pogotowia. Czas oczekiwania na przyjęcie trwa bardzo długo i wielokrotnie spotkać można zmęczonych lekarzy i przepracowane pielęgniarki. Nie można ominąć tematu pandemii. W 2020 roku spotkaliśmy się z wirusem SARS-CoV-2, który całkowicie położył na łopatki system służby zdrowia. Wiele osób straciło zdrowie i życie podczas panującej pandemii. Każda ze służb, lekarze, pielęgniarki, pomoce medyczne, salowe, sanitariusze, ratownicy medyczni, ale i także strażacy, policja, straż miejska oraz inne służby pomocnicze działały na dużych obrotach i udzielały pomocy potrzebującym. Składamy podziękowania za trud i chęć podejmowania pomocy w każdej sytuacji i o każdej porze. Przechodząc do końca sprawozdania, choć można jeszcze wiele mówić na ten temat, pamiętajmy, pierwszym podmiotem, najważniejszym to obywatel, który z chwilą, gdy zachoruje, chce otrzymać pomoc, chce, żeby ratować jego zdrowie i życie. Podsumowując ten bardzo trudny temat, przychodzi mi do głowy taka myśl. Bądźmy wszyscy zdrowi i szanujmy się nawzajem. Będzie to najbezpieczniejsza metoda funkcjonowania w tych ciężkich czasach, które nastały. Pamiętajmy, aby mieć zdecydowanie zdrowsze podejście do życia i ludzi. Nie poddajemy się i wierzymy, że będzie lepiej. Wszystkim życzę dużo zdrowia, wytrwałości i szczęścia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo za wyczerpującą taką poznanie. To właśnie są opinie mieszkańców, to co pani przedstawiła, to jest to robione na podstawie opinii, bo rozmawialiśmy, że wiele uwag, co się ostatnio ukazało, to pani to ujęła w swoim sprawozdaniu w Komisji Zdrowia. Pani dyrektor, ja do pani Drodzieckiej się zgłaszam. Pani dyrektor, czy może pani głos zabrać w temacie swojej działki, powiem. Bardzo bym prosił. Pan Pakuła później? Bardzo proszę. Tam można. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Po wysłuchaniu tego sprawozdania pozostaje mi tylko powiedzieć, zgadzam się z nim w dużej mierze, dużej rozciągłości. Mogę się uderzyć w pewnych elementach w pierś, bo to tylko ludzie i też z naszej strony może zawodzą. Natomiast błędy są systemowe, czy rozwiązania systemowe. Powiedziała Pani o przemęczonych lekarzach. Tak, oczywiście, ale proszę odpowiedzieć sobie samemu, skoro wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców we Wrocławiu, wskaźnik lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców to jest ponad 18%, a w powiecie kłodzkim to jest 0,9%. Więc to już jest wymowne. Proszę zobaczyć na średni wiek lekarzy i nie tylko, bo pielęgniarek również zaczyna nam brakować. Jesteśmy szczęśliwi, że pielęgniarki, które przeszły na emeryturę, chcą jeszcze pracować i wspierać nas, bo bez nich też byłoby jeszcze gorzej. Oczywiście podnosimy tę kwestię wysyłania karetek i faktycznie spotykamy się z tym, że Straż Pożarna jest niejednokrotnie przed nami. Byliśmy też autorami pomysłu, które trafiło do ministerstwa, czerwonych karetek w strażach pożarnych. Ostatnio mieliśmy Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego w Jeleniej Górze, gdzie był pan komendant wojewódzki Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Ratownictwa Medycznego i Ministerstwa Zdrowia.
którzy to prowadzą analizy i ten wskaźnik jest, nie wiem, czy większy, czy mniejszy w gminie Stronie, ale jest na jakimś poziomie widocznym, czyli jakiś odsetek zdarzeń jest przyjmowana w pierwszej kolejności przez strażaków. Bywa też tak, jak pani w sprawozdaniu przedstawiła, że dyspozytor odbiera gdzieś w Polsce, czy przekierowuje w zależności od zasięgu do Katowic lub Zakopanego, bo i takie bywały przypadki, i dopiero szuka, gdzie to miejscowość w Stronie się znajduje i jaka karetka, czy jaki dyspozytor powinien to przyjąć. My mamy informacje, z naszych informacji posiadanych, że tych przypadków jest coraz mniej. To może być to zadowalające, że spada liczba tych przekierowań, że jednak ten system informatyczny działa coraz lepiej. Natomiast faktem jest też, że nie ma rejonizacji. To, co pani powiedziała, że karetka z Lądka może zabezpieczać pacjentów z okolic Polanicy. Jak również karetka z Kłodzka może i często zabezpiecza pacjentów z Barda, ze Złotego Stoku, bo ten dyspozytor znajdujący się we Wrocławiu ma mapę i widzi, gdzie jest najbliższa karetka, którą powinien wysłać. Oczywiście co do ratownictwa medycznego staramy się ze wszech miar poprawić sytuację i poprawić świadczenie usług, co według statystyk. Ja rozumiem, że państwa to nie satysfakcjonuje, nikogo z nas statystyka nie satysfakcjonuje. Natomiast z wyliczeń i z analiz przedstawianych już nie przez nas, tylko przez wojewódzki urząd, czyli przez dyspozytora, który podległy jest wojewodzie, te parametry się poprawiają, czyli mediany spadają, czasy dotarcia są szybsze. Oczywiście mówię o danych statystycznych. Są przypadki pojedyncze, gdzie niestety są czasy wydłużone, ale liczą średnie. Dalej, co ma, oczywiście 8 karetek, 3 specjalistyczne. Powiem państwu, że jesteśmy największym pogotowiem, które posiada aż 3 karetki specjalistyczne z lekarzem. To jest w Kłodzku, w Byszczycy i w Nowej Rudzie. Wałbrzych ma tylko jedną. Ząbkowice nie ma wcale. Świdnica ma tylko jedną. Także jesteśmy drudzy po Wrocławiu, którzy mamy tak dużo karetek specjalistycznych. A co za tym idzie, również mamy problem z obsadą tych zespołów specjalistycznych w lekarzy. Specustawa, która się pojawiła w 2021 roku, pozwoliła nam na zabezpieczenie karetek specjalistycznych trzecim pracownikiem, paramedykiem. Może to być pielęgniarz lub pielęgniarka, czy ratownik medyczny. Staramy się ze wszech miar, żeby na 3 karetki w ciągu miesiąca tych dyżurów zastępczych zabezpieczonych ratownikami było jak najmniej. Na razie nam się udaje, ale znowu podkreślę, wiek lekarzy dyżurujących w pogotowiu i pracujących w szpitalu również. Boimy się, że ten problem może narastać, a nie znikać. Oczywiście ze swojej strony robimy bardzo dużo, żeby wykazać rządzącym, że system jest dziurawy i że należałoby się zastanowić chociażby nad alokacją, żeby nie było takich dysproporcji, że 18% jest we Wrocławiu, a 0,9% w powiecie kłodzkim, żeby system rozwiązał ten problem poprzez oczywiście nie nakazy pracy, bo to już przeżywaliśmy, ale poprzez na przykład gratyfikowanie, poprzez finansowanie dodatkowe, poprzez tryb nauczania, że rezydent po skończeniu studiów, za które my wszyscy płacimy, nie bagatela, 550 tysięcy kosztuje wykształcenie jednego lekarza, żeby oni byli kierowani na 2 lata do powiatu, do pracy, na przykład na dwa lata. To są nasze propozycje, oczywiście rozważane, ale jeszcze zamrożone gdzieś w szufladach, bo nie ma jeszcze rozwiązań systemowych. Problemy są również ze ściągnięciem. Może problemów nie ma, bo my mamy w tej chwili chyba 12 lekarzy z Ukrainy, różnych specjalności, ale niestety ci lekarze to są asystenci lekarzy polskich. Dlaczego? Bo oni mają decyzję tylko na prawo wykonywania zawodu, pod nadzorem specjalisty. Ich specjalizacje, nawet jak mają 20-letnie, na przykład z neurologii, nie są uznane w Polsce.
też wystąpiliśmy do ministra z prośbą o przyspieszoną ścieżkę odnawiania prawa, bo to by troszeczkę poprawiło sytuację tych wskaźników, chociażby i sytuację szpitali oraz przychodni, gdyby te specjalizacje były uznane. Bo tak naprawdę ten lekarz może pracować tylko w godzinach podstawowej ordynacji czasu pracy, bo nikt nie zostawi lekarza, który ma decyzję tylko na pracę jako lekmed, żeby pracował, miał dyżur na oddziale neurologicznym, nawet jak ma doświadczenie i specjalizację, dlatego że decyzja ministra na to nie zezwala, a odpowiedzialność karna nawet spoczywa na pracodawcy za obsadzenie takiego dyżuru. Więc tutaj pozyskujemy tych lekarzy, ale niestety oni na razie są jeszcze przez 5 lat na dzisiaj. Mówi się, że zostanie skrócona ścieżka, szybka ścieżka odzyskiwania czy pozyskiwania, czy nostryfikowania specjalizacji. Poradnie specjalistyczne. Tak, i dopóki będzie rozdział środków publicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie kontraktował z podmiotami publicznymi i z niepublicznymi kontrakty, umowy, to tak będzie wyglądało. Dlatego, że umówmy się, każdy z nas, jak tutaj siedzi, gdyby miał jednostkę publiczną i jednostkę niepubliczną, to w niepublicznej nastawiłby się na zysk, czyli przyjmował pięknych i bogatych. Chorych najczęściej odsyła się do publicznej służby zdrowia, gdzie niestety te kolejki rosną. Ja chciałabym też wiedzieć, jak Państwo zbieracie opinie, w jakich to poradniach mamy roczne kolejki, dlatego że my robimy sprawozdanie comiesięczne do Narodowego Funduszu i najtrudniejsza sytuacja jest, już Państwu powiem, gdzie w poradni kardiologicznej, ale tylko do jednego lekarza. Bo jeżeli ktoś chce iść do drugiego czy do trzeciego, to tą kolejkę ma miesiąc, półtora. Jeden lekarz ma, w tej chwili wychodząc sprawdzałam, na grudzień kolejkę. Dlatego, że pewnie cieszy się większym autorytetem, trudno mi w tej chwili oceniać dlaczego, ale tak jest. Natomiast w większości poradni od zeszłego roku, od lipca, staramy się nie limitować przyjęć, czyli przyjmujemy dużo pacjentów, dużo więcej. Ja Państwu podałam też wykazy i sprawozdania czy analizy za zeszły rok i za 3 miesiące tego roku, że również społeczność, mieszkańcy Stronia korzystają ze wszystkich zakresów naszych świadczeń, w jednym więcej, w drugich mniej, ale mówiąc o nielimitowaniu, też muszę zaznaczyć, że wydolność lekarzy jest ograniczona. Jeżeli lekarz pracuje do godziny 18, to już nie da rady go wydłużyć do godziny 20 godzin pracy, bo jego wydolność jest ograniczona. Natomiast nie mamy drugiego czy trzeciego lekarza, żeby dopisać, dostawić go do poradni, bo my byśmy bardzo chętnie wydłużyli nawet do godziny 20 do 21, żeby przyjmować wszystkich oczekujących, ale niestety nie mamy tych lekarzy. Tu muszę powiedzieć z przekąsem, że chyba zdecydowanie gorzej wygląda to w niepublicznej służbie zdrowia, chyba że komercyjnie. Powiem Państwu taką małą dygresję. Akurat ja musiałam skorzystać, mój kuzyn musiał skorzystać z poradni laryngologicznej, ponieważ u nas na naszym terenie są 2 poradnie. Oddział laryngologiczny, przepraszam, w Polanicy się zamknął, jak wiecie. Więc we Wrocławiu ma skierowanie w trybie przyspieszonym. Został zapisany na marzec 2026 roku. Przyspieszony to znaczy, że stan zdrowia jest zagrożony i należy szybko podjąć decyzję. Więc te problemy jak najbardziej są problemami, które tylko system może rozwiązać. I to mówmy szczerze i otwarcie. Tylko rozwiązania systemowe mogą, bo powiedzenie, że nie ma limitów, to tak naprawdę nie rozwiązuje problemu, bo my ich nie mamy. My nie limitujemy przyjęć, ale lekarz ma wydolność i może tylko ograniczoną liczbę przyjąć. I tak przyjmuje ponad własne możliwości, faktycznie obciążony. Noś w centrum psychiatrii. Tak, i Państwo musicie też pamiętać, że było to wolą naszą, pani dyrektor
i moją, że utworzyliśmy filię takiego nosia w naszym szpitalu i to się bardzo dobrze sprawdzało. Nie naszą winą ani zasługą jest likwidacja z tego. Dostaliśmy po prostu informację, że nie możemy tworzyć takiego podwykonawstwa czy takiego zakresu, jak mieliśmy wcześniej, a się sprawdzało i znakomicie tutaj się porozumiewałyśmy. Niestety musieliśmy zamknąć i w tej chwili faktycznie jest problem, bo noś jest w Kłodzku i w Byszczycy. I tu odległość jest bardzo duża. I faktycznie problem z transportem, żeby ci pacjenci trafili do lekarza na nocną i świąteczną. Oczekiwanie na przyjęcie. Tak, staramy się monitorować czasy oczekiwań w szpitalu, dlatego że one były bardzo duże. Średnio 2 godziny, zeszliśmy już w tej chwili o 30 minut krótszy czas, średnio. Część pobytów czy przyjęć nie da się przyspieszyć ze względu na oczekiwanie na badania. Pacjent, który dostaje skierowanie ze względu na to, że nie mamy tych miejsc też za dużo, więc ma wykonywane badania w izbie przyjęć. My nie mamy SOR-u, tylko izbę przyjęć. Ma wykonywane badania w izbie przyjęć i same badania biochemiczne w laboratorium to jest minimum godzina, półtorej godziny oczekiwania na wynik. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze tomografię, czy dołączymy inne badania diagnostyczne czy obrazowe, to ten czas się wydłuża. Czasami też jest tak faktycznie, że przyjeżdżają 3 karetki, przywożą pacjenta w stanie ciężkim i pacjent, który się zgłosił do planowanego przyjęcia, niestety czeka bardzo, bardzo długo i my to znamy, my wiemy, pracujemy nad tym, jak rozwiązać ten problem. Utworzyliśmy taki punkt recepcyjny, czyli już jak miejsce jest ustalone, jest do przyjęcia, do diagnostyki planowanej, to już nie czeka w izbie przyjęć, pod izbą przyjęć, tylko jest przyjmowany przez panią i bezpośrednio trafia na oddział. I to pewnie spowodowało, że zmniejszyliśmy tą średnią oczekiwania na przyjęcie o 30 minut. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, bo zarządzam wiele lat i zarządzam ogromnym szpitalem, że nie jesteśmy doskonali. Nie zdaję sobie sprawę z tego, że czynnik ludzki w tym całym organizmie jest najważniejszy. Jak wszędzie, w szkole, w kościele nawet mamy różnych ludzi i u nas też zdarzają się ludzie, pracownicy, którym można coś zarzucić. Staramy się z tymi ludźmi rozmawiać, staramy się poprawiać jakość świadczonych usług. Nie zawsze nam to wychodzi, natomiast uważam, że i tak poprawiło się zarówno w zakresie ratownictwa, jak i czasu oczekiwania w izbie przyjęć w Szpitalu Kłodzkiego. To tyle, jeśli Państwo macie jeszcze jakieś uwagi, bo ja może nie będę się odnosiła do materiału obszernego, który Państwu przedstawiłam. I tu są też cyferki, w jakich zakresach mieszkańcy Stronia korzystali z świadczeń. I tak jak powiedziałam na wstępie, powtórzę jeszcze raz. Nasz szpital, nasze świadczenie jest dla wszystkich mieszkańców powiatu kłodzkiego i nie tylko, bo wszyscy turyści i nawet obcokrajowcy, bo w tej chwili mamy dużo pacjentów też uchodźców z Ukrainy są przyjmowani i staramy się jak najbardziej objąć opieką wszystkich pacjentów. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa może ma jakieś pytanie do Pani Dyrektor? Nie ma. Ja może pierwszy zabiorę głos. Pani Dyrektor, ja rozumiem, że na wiele rzeczy nie ma Pani wpływu, bo rzeczywiście to są to górne decyzje, dlatego, ale w naszych miejscowości, mówimy tu o Stronie Śląskiej, to co koleżanka czytała, rzeczywiście przyjazd pogotowia to jest tragedia, obsługa POZ-ów jest tragedia i apteka. I to dlatego boli. Nie, wszystko Pani oczywiście ma wpływ, jak powiedziałem. Także ta straż pożarna rzeczywiście, co przyjedzie, to no, na ile chłopaki potrafią, to pomogą rzeczywiście. I trochę się dzisiaj zmartwiłem, bo miał wczoraj dyrektor z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo jakieś tam pewne zmiany są szykowane, jeśli chodzi o badania. I nie wiem, czy Pani Dyrektor coś może coś w tym temacie wie, czy w tych zmianach POZ-ach lekarze POZ-u nie będą, gdzieś wyczytałem to, mogli kierować pacjenta, mówię o przyspieszeniu tej ścieżki dotarcia do specjalisty, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej mógł skierować na przykład na rezonans czy tomograf.
Gdzieś tam zmiany takie dziś wyczytałem, ale nie wiem, czy to jest obrazowa, czy nieobrazowa, jak to się nazywa, to wykonanie tych zadań, czy to też, bo to w jakimś stopniu skróciło, bo to tak jest. Czeka się średnio pół roku do lekarza specjalisty, czy 3 miesiące, tak jak pani dyrektor mówi, nie będę przesadzał. Później się dostaje skierowanie od specjalisty do narezona i się też czeka się tam pół roku. Tak dochodzi, nieraz koło roku odchodzi, no i pacjent umiera po prostu i pani się i sprawa się wyczyszcza. Nie ma. I jeszcze, ja pozwolę sobie jeszcze inne sprawy. I ja nawet to, co pani powiedziała, zgadzam się z panią też, że publiczny ośrodek Służba Zdrowia przejmuje od niepublicznej wiele takich przypadków i to się zgadza. I dlatego nawet tutaj takie może niepopularne, co powiem, ale to rozmawiałem i to koledzy się nie uśmiechali na ten temat. Mówię, że żałuję, że z panią dyrektor wcześniej nie rozmawialiśmy i nie powstała w stronie ten POZ publiczny. Bo wiele jest skarg na te ośrodki, rzeczywiście, co koleżanka odczytała, telefony, nieprzyjmowania. Ludzie mają dzwonić do Narodowego Funduszu, ale nie dzwonią daleko, nie wydzwaniają. Do nas to, pan burmistrz zbiera największe baty przez to, czy do mnie, spotkałem się kolegów radnych, bo to ludzie mają najbliższy pod ręką, mają te osoby, mają i to się tego. Ja mówię, a jakby była publiczna, jest pani dyrektor Kłodzku ZOZ-u, wiadomo, przyjeżdża i to nie wiem, czy przychodnia nie rozwiązałaby lepiej sprawa niż to jest, bo się kiedyś mówiło, że będzie prywatnie, będzie lepiej, będzie walka o klienta, dzisiaj tego nie ma. Nie ma walki o klienta, bo klient tak przyjdzie, bo nie jest chory, umierający, musi przyjść, łaski nie robi. Łaski nie robi. Także takich wiele tematów, także i te apteki, no też to nie pani jest też wina. Szkoda, że pan starosta nie przyjeżdża, nas to nigdy nie odwiedza, nas na zaproszenie przyjeżdża, bo tak koleżanka mówiła z tymi aptekami. Też żeśmy mówili, że postarajmy się, nie może nocny, bo to rzeczywiście nie potrzeba nocnych może przy tutaj dyżurów, ale nawet te do 22, do 23, żeby ten pacjent mógł skorzystać z tej apteki. Bo jazda w Międzylesie dla nas to jest tragedia. No to jest nie do przyjęcia, to jest zrobiona fikcja, to jest po prostu fikcja i Rada Powiatu to przyjmuje. Mimo się pana przewodniczącego Rady Powiatu, bo myśmy też powiedzieli, to jest fikcja po prostu. To jest fikcja i nigdy tam nikt nie dotrze. Zaprosić kogoś do Międzylesia, żeby jechał, czy... A też jeszcze tak przy okazji powiem, też pani dyrektor jest tutaj, że mamy też masę turystów, którzy przyjeżdżają i ja przez to, że często na nogę się poruszam, nie mam samochodu, widzę niejednokrotnie jak pod drzwiami apteki w Stroniu ludzie z chorymi dziećmi, czy potrzebują jakieś takie pierwsze środki, jakieś takie lekarstwa dla dzieci, wyzywają jak tu przyjeżdżają. Jak do tej miejscowości przyjechać? Jak tu nie ma ani to apteki, no nie może, czy pisze, jak ktoś, jeden pan mówi, o panie, to gdzieś ulica Bystrzycka. Ja mówię, proszę pana, to nie ulica Bystrzycka, tylko to w Bystrzycy apteka jest czynna. Gdzie to jest? Ja wiem, 30 kilometrów, a myślę, że to jest ulica Bystrzycka w Stroniu. Jakoś taki, no bo szukają ludzi. Także my wysłuchujemy wiele takich rzeczy, takich uwag, a po prostu, a po drugie, no pada strach blady na mieszkańców, jeśli chodzi o przyjazdy karetek pogotowia. To, co pani mówi, to jest z Polski ktoś wysyła. Było kiedyś fajnie, żeby te karetki w Lądku stały jedna czy dwie, bliżej było. No ludzie teraz wiedzą sobie, zdają sprawę, że dostaje zawału i on nie przeżyje. Strażak nie zdąży dojechać, to nie przeżyje. No to jest praktycznie wyrok. To jest praktycznie wyrok, bo jak im karetka przyjedzie, to nie ma szans żadnych na przeżycie. I to pada taki blady strach na mieszkańców i dlatego nas spotykają i proszą i mówią. Ja mówię, nie wszystko do pani, to jest zależne od pani, ale mówię tak przy okazji, może pani ma jakąś większą wiedzę, jeśli mówię nawet o badania czy o czymś, to bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze z państwa może chciałby też... Może ja ad vocem, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pani dyrektor. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nic nie jest w moim zakresie. Ani ratownictwo, bo nie ja decyduję, gdzie wysyłają. Jestem podwykonawcą. Jak wykonałam telefon do dyspozytora, który wysyłał mi karetkę z Kłodzka do Lewina Kłodzkiego, bo uznał, że z Kłodzka jest bliżej niż z Kudowy, bo on widzi na wprost, że jest bliższa ścieżka, to odpowiedział mi, że to on jest od wysyłania, a nie ja. Ja jestem tylko podwykonawcą. Oczywiście został zwolniony po fakcie tego zgłoszenia, ale takie są realia. Natomiast na POZ-y również. My jako jedni z nielicznych pozostawiliśmy POZ we własnych strukturach, czyli mamy też własny POZ i zdajemy sobie sprawę z tego, że ten POZ tak naprawdę w całości, w kompleksie działań, jakie świadczymy w kontrakcie nawet z Narodowym Funduszem Zdrowia, to on jest bardzo potrzebny i on jest w tej chwili tak naprawdę dobrze zabezpieczony. Natomiast POZ-y od samego początku działają źle. Miało być dobrze, bo miały być prywatne i konkurencyjne. Zawiązało się porozumienie zielonogórskie, znowu twór, który walczy o swoje, czyli tylko niepubliczne, tam są POZ-y, który walczy o swoje tak naprawdę dobra, a nie o dobro pacjenta. I dopóki nie będzie znowu systemowych rozwiązań dotyczących POZ-ów, a można to zrobić, zresztą był taki moment w zeszłym roku, jak
teleporada to było 99% wszystkich przyjęć, Narodowy Fundusz podjął odważną decyzję, że w województwie dolnośląskim, na przykład w całej Polsce były takie decyzje, zamknął 9 POZ-ów. Cóż, trwało to tylko 4 dni, bo Porozumienie Zielonogórskie postawiło ultimatum, że jeżeli nie przywrócą tych kontraktów z powrotem, to wszystkie POZ-y staną. Nie wiem, czy nie stałoby się dobrze. Wrócilibyśmy do tego, co było w latach 80., kiedy to szpitale, zespoły opieki zdrowotnej, wtedy samodzielne, publiczne zespoły opieki zdrowotnej świadczyły usługę kompleksową. I POZ-y, i karetka jechała, bo nie było nosia, czyli karetka jechała do każdego zgłoszenia i zabezpieczali pacjentów. Ja nie wiem, czy gorzej, czy lepiej, bo mnie w tej chwili nie oceniać jest. Na pewno idziemy z postępem, z duchem czasu, więc na pewno te rozwiązania w części się sprawdziły i są uzasadnione. Natomiast POZ-y nie działają prawidłowo, pacjenci narzekają wszędzie. I to, uwierzcie mi Państwo, to nie jest tylko w Stroniu. Mamy to w Kłodzku, mamy to w województwie dolnośląskim, mamy to w województwie śląskim, a w całej Polsce nawet. Są prowadzone prace na temat zmian w POZ-ach. Jakie? Trudno mi powiedzieć, bo to nawet jeszcze nie doszło do konsultacji społecznych. Natomiast na pewno też było naszym postulatem pracodawców, żeby poszerzyć kompetencje lekarzowi POZ-u w zakresie badań. O tomografii absolutnie nie. Lekarz POZ-u na tomografię nie będzie mógł wydać skierowania, dlatego że tu obowiązuje prawo atomowe i tu musi być specjalista. Natomiast na rezonans czy inne badania, które nie są w tej chwili w kompetencji lekarza rodzinnego, mógłby wydać skierowanie, czyli rezonans i poszerzone badania biochemiczne, badania laboratoryjne, których też w tej chwili lekarz POZ-u ma ograniczoną, ma wykaz, enumeratywnie wyliczone, wyszczególnione badania, które może zlecić. Ale to nie oznacza, że zleca. Dlaczego? Dlatego, że dostaje stawkę kapitacyjną za pacjenta i jak nie zleci badań, bo nie będzie musiał za nie zapłacić, to ma większy zysk. Niestety, muszę powiedzieć brutalnie, ale tak jest. Tak jest, że lekarze, proszę, gdyby ktoś chciał tylko sprawdzić, ile POZ-y, mając swoją populację zdeklarowanych pacjentów, wydają pieniążków na badania laboratoryjne. Jest to namiastka. Jest to namiastka, dlatego często bywa tak, że i to znowu nie mówię pod adresem żadnego POZ-u, ale to z autopsji, z własnej rodziny wiem, otwiera pan doktor kartę i mówi, ale pani 3 miesiące temu miała badania cukier i morfologię, dlaczego pani chce teraz? To jeszcze za wcześnie. I tak niestety to bywa. Ja z kolei też naszym mówię, że się kierują ogromną rozrzutnością, bo przychodzi pacjent i mówi, że chce mieć TSH, PSA i jeszcze coś tam. I lekarz, ponieważ mamy swoje laboratorium, mamy swoje poradnie specjalistyczne, lekarz tak naprawdę no, na zlecenie czy na prośbę pacjenta wydaje w naszym POZ-cie publicznym, wydaje skierowania i generuje tym sposobem koszty. My nie mamy w Kłodzku POZ-u na plusie. Proszę mi wierzyć, jedyny POZ chyba w Polsce, jedyny, mówię z Dolnego Śląska, ale nie publiczny, który nie jest na plusie, bo my tak naprawdę wykonujemy wszystkie, cały panel badań pacjentom, którzy przychodzą, zgłaszają różne dolegliwości. Natomiast POZ-y niepubliczne niestety ograniczają wydawanie tych skierowań. Natomiast jeszcze a propos aptek, to my pacjentom, którzy u nas w NOSiU korzystają z pomocy i dostają receptę, od razu mówimy i podajemy dyżur apteki nocnej w Kłodzku, właśnie z uwagi na to, żeby nie jeździli. Było dwóch turystów, była pani z dzieckiem i też właśnie zaniepokojona, gdzie ona wykupi te leki. Dostaje od razu karteczkę z informacją, kto dzisiaj, w danym dniu, ma dyżur, która apteka, żeby wykupiła w Kłodzku, żeby już nie musiała jechać dalej 30 km po leki. Ale niestety to wiemy, że nie wszyscy z tego korzystają. Nie wszyscy też korzystają z świadczeń u nas. Często też nawet karetka daje zaszczyt i mówi, proszę sobie kupić leki i zostawia receptę. I też wtedy muszą realizować we własnym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję. Już mówię zaraz. Właśnie to, co pani mówi, to jest prawda, bo dzisiaj z przykrością muszę stwierdzić, że byli zaproszeni oprócz pani, oczywiście pani Chromiec i kierownicy POZ-u Strońskim. To widzicie państwo, to jest odezwa, nasze jak się dba o nas. Nikt się nie pokazał, nawet nie odpisał, dlaczego ma zajęcia, nikt się nie pokazał. Pisaliśmy też pismo do wojewody, chodziło też o karetki, panie burmistrzu, też pisaliśmy i do Narodowego Funduszu. Pan dyrektor miał przyjechać, chcieliśmy o te inne deklaracje i te, jakie są te obowiązki właśnie tych POZ-ów. Co za zielonogórskie porozumienie, ale jak jest taka prawda, żeby nam to przedstawił, też obiecał do ostatniej chwili, nie przyjechał. Po prostu takie miejscowości zostawiane są do tyłu, nie ma nikt z nimi, nie chce rozmawiać, my możemy, walczymy, to pan burmistrz jeździł. No i to jest przykre, i to jest przykre właśnie, że osoby, które właśnie mogły dzisiaj to udzielić, właśnie wiele informacji, które pani nie jest na to przygotowana, ale w pani kompetencji, mogli udzielić. Dzisiaj w ostatniej chwili dostajemy informację, że nie przyjedziemy, bo tam wymyślanie jakichś obowiązków. My chyba się zwrócimy, podziękujemy. Tym do wojewody i do Narodowego Funduszu, bo jest 15 zastępców dyrektora. Dyrektor główny nie musi przyjechać, bo nawet nie wie, o co chodzi, ale mógł przyjechać zastępca, ale nie przyjechali. Także dziękuję, że pani poszły, pani dyrektor i pani przyszłyście na to nasze, przyjechałyście na to nasze spotkanie, bo to jest ważne sprawy są. Czy ktoś, pani Gabrysia Niszewska, bardzo proszę. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Ja tu się absolutnie zgadzam z panią dyrektor, że najbardziej w tym całym naszym systemie jest upośledzona działalność POZ-ów. Ponieważ gdyby POZ rzeczywiście pracował od godziny, nie wiem, 10 czy 9 do 18 i byłby zabezpieczony tam lekarz, uważam, że połowę nie byłoby potrzebnych wyjazdów karetek, bo pacjent, nie wiem, coś mu się wydarzyło o godzinie 17, idzie, skorzysta z opieki lekarskiej, może wykupić receptę, bo przeważnie nawet w Stroniu jest do godziny 19 chyba czynna jedna z aptek. Więc na pewno dużo wyjazdów karetek by już nie było potrzebnych i nie byłoby potrzeby korzystania z pomocy świąteczno-nocnej, gdyby rzeczywiście w ciągu tygodnia był pacjent zabezpieczony do godziny 18 i w każdej chwili mógłby skorzystać z tej opieki. Nie ma tego. W większości po południu już w żadnym POZ-cie nie ma lekarza. Jest jakaś tam, gdzie pielęgniarka ma dyżur, która tak naprawdę receptę może zapisać, bo tak naprawdę nie może recepty wypisać. To znaczy po kursie może, mają część pielęgniarek uprawnienia do wypisania recepty, ale nie wiem, czy to w POZ-ach jest praktykowane. Mało tego, często lekarz zleca iniekcje na czas weekendu, nie zabezpieczając w ogóle POZ-u w pielęgniarkę, która by wykonała ten zastrzyk. Pielęgniarki pracujące w jakichś jednostkach służby zdrowia nie mają kompetencji do tego, żeby w okresie soboty czy niedziela, nie mając własnej działalności prywatnej bądź nie pracując w jakiejś przychodni, wykonać zastrzyku. I koło się zamyka. I taki pacjent, który ma zlecone, nie wiem, no cokolwiek, głupi jakiś lek przeciwbólowy, wypadałoby, żeby jechał do Bystrzycy zrobić taką iniekcję. Więc mówię, jeżeli by te POZ-y zaczęły rzeczywiście funkcjonować tak jak należy i zabezpieczały w pielęgniarkę na okres weekendu, żeby wykonać zastrzyki, dużo byłoby łatwiej, byłoby mniej przyjazdów na izbę przyjęć i na pewno pomoc świąteczno-nocna by nie była tak obciążona. Także uważam, że tutaj powinny być jakieś systemowe wprowadzone zmiany, żeby przymusić POZ do zabezpieczenia właściwej opieki. Pomijając wszystko, też dużo jest zgłoszeń na arogancję i po prostu brak empatii służby zdrowia. Na izbie przyjęć godzinami wyczekuje się. Ja wiem, że to nie jest fabryka, bo sama tyle lat pracuję w szpitalu i czasami nie można czegoś tam przyspieszyć, ale czasami wystarczy wyjść i po ludzku się odezwać. I nawet jeżeli ten pacjent nie uzyska takiej pomocy, jaką by oczekiwał, ale był potraktowany jak człowiek, w cudzysłowie, to też inaczej. A jeżeli wchodzi pacjent na izbę i tam od razu pan doktor, za przeproszeniem z gębą, no to większość pacjentów przyjeżdża zniesmaczonych, mało że niezałatwiony, że w ogóle nic tam nie jest zrobione, bo ostatnio było chyba 2 miesiące temu, był przypadek, nasz mieszkaniec był wypisany z Polanicy ze szpitala i generalnie prawie zmarł po wypisie, że był w dobrym stanie, w samochodzie, który przyjechał po niego. Nasz kolega zresztą. No także chyba coś jest nie tak, ale mówię, totalny brak empatii, arogancja i naprawdę zupełnie
źle traktowanie pacjentów to jest też ogromny problem. A mówię, POZ uważam, że jeżeli one by działały dobrze, to i karetki by rzadziej wyjeżdżały i pomoc świąteczno-nocna by nie była aż tak obciążona. Dlatego mówię, tutaj mówię, pani dyrektor akurat ma związane ręce, bo nie ma wpływu na takie rzeczy. Ale mówię, byłoby dobrze, gdyby troszeczkę Izba Przyjęć w Kłodzku też pomyślała, gdyby to była moja mama i tam przyszła, to by tak doktor na pewno się nie zachowywał, gdyby to jego matce trzeba było udzielić jakiejś pomocy. Dlatego mówię, patrzmy tak, jakby to byli nasi rodzice pracując w szpitalu, jakby to byli nasi bliscy, a na pewno byłoby inaczej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja już powiem jeszcze raz, powiem, że chyba trzeba myśleć o tych rzeczywiście niepublicznych POZ-ie, pani dyrektor, gdzieś otworzyć stronę. Jak będzie możliwość, to może by rzeczywiście było lepiej. Czy ktoś z państwa jeszcze chce głos zabrać? Bo pani dyrektor to już... No to dziękuję pani dyrektor. Jak tego coś jeszcze zapytam, to bardzo proszę. Czy pan burmistrz? W temacie, tak. No bo nie ma POZ-ów, nie ma kierowników, nie mamy jeszcze czy rozmawiać. To... Tak, tak. Jeśli dostanie głos też. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Temat rzeczywiście jest bardzo trudny, nad którym dyskutujemy już latami w celu poprawy usług medycznych na terenie gminy Stronie Śląskie. Ja chciałbym serdecznie tutaj podziękować pani dyrektor ZOZ-u Kłodzkiego za to, że wciąż poprawiacie te usługi w szpitalu powiatowym w Kłodzku. I to widać. Oczywiście my rozumiemy pewne mankamenty, które mogą wystąpić i problemy, bo tak jak było tu wspomniane, to jest tylko czynnik ludzki i wszystko się może wydarzyć, ale my musimy też jak gdyby na bieżąco informować o takich zdarzeniach, informacjach, żeby po prostu się cały czas doskonalić. Szanowni państwo, rzeczywiście bardzo żałuję, że nie ma dzisiaj tutaj kierowników NZOZ-ów, które działają na terenie gminy Stronie Śląskie, bo tutaj wspólnie i z panem przewodniczącym i państwo radni też otrzymują sygnały od naszych mieszkańców, że ta sytuacja w naszych tych placówkach, które tu w naszych przychodniach jest no, coraz gorsza. Nie wiem, czy to pandemia wywróciła wszystko do góry nogami, czy spowodowała, że nastąpiło takie rozluźnienie w tych naszych przychodniach, ponieważ tak jak było tu wspomniane w tej ocenie służby zdrowia na terenie gminy Stronie Śląskie, no mieszkańcy w ogóle nie mogą się umówić na wizytę, nie mogą się zarejestrować do przychodni, do lekarza. I to jest jakieś kuriozum, szanowni państwo, żeby człowiek, który chce się umówić na wizytę, nie mógł tego w dobie takiej cyfryzacji, telefonizacji to uczynić. I to jest niepokojące i najwięcej skarg jest właśnie, nie będę tu wymieniał już tych naszych przychodni, o które chodzi, bo praktycznie wszystkie, bo mamy trzy, które funkcjonują, jest problem z rejestracją pacjenta na wizytę w danym dniu. Druga sprawa, kwestia, która do nas trafia i do mnie, mieszkańcy narzekają na wizyty domowe, które również powinny być wykonywane przez tych lekarzy i tych wizyt nie ma. Ubolewamy nad tym, bo to jest naprawdę, no nie zawsze jest ten środek transportu, są różne sytuacje i dlatego apeluję tutaj, jeżeli może nas kierownicy lekarze z naszych NZOZ-ów oglądają, że no trzeba poprawić tą jakość usług, która ma wiele do życzenia w chwili obecnej. Myślę, że pandemia koronawirusa też spowodowała coś takiego, że dużo jest tych teleporad. Kiedyś tego nie było. To oczywiście się rozwinęło bardzo mocno w okresie pandemii. Wiele osób z nas na pewno do dnia dzisiejszego korzysta z teleporad, ale to nie było taki zamysł, tak? Pandemia, powiedzmy, się powoli wygasa, kończy i powinniśmy powrócić jednak do tej wizyty u lekarza, który nas przebada i poświęci nam większość czasu, żeby zdiagnozować daną jednostkę chorobową. No ale jak gdyby dla wygodnictwa stało się tak, jak się stało i bardzo dużo jest tych teleporad. Pandemia też nam wprowadziła, szanowni państwo, coś takiego jak system e-recepty. To uważam, że jest chyba taka sprawa nawet przyspieszona, że nie musimy iść do tego lekarza, jak gdyby prosić o przedłużenie, jak mamy leki już ustawione przez specjalistę i przedłużać, tylko możemy to właśnie załatwić na zasadzie takiej telefonicznej i uzyskać ten kod dostępu do recepty. Więc to jest jak gdyby ten plus chyba jedyny w tej całej pandemii, która się wydarzyła.
Dlatego no, chcielibyśmy poprawić jakość tych usług i to jest bardzo ważne dla nas. My będziemy cały czas monitorować tą kwestię, jak wygląda w gminie Stronie Śląskie. No ale tak jak było powiedziane, Szanowni Państwo, od lat staramy się, aby jednak ta karetka w Stroniu Śląskim się znalazła. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, tak jak wspomniał Pan Przewodniczący, my już wnioskowaliśmy i do Pana Wojewody o zmianę tego planu ratownictwa medycznego na terenie województwa dolnośląskiego. Jest nawet taki pomysł, że jeżeli by nas było stać, a myślę, że tutaj dzięki przychylności Państwa radnych, jeżeli przedstawimy ten projekt, jeżeli byśmy zakupili karetkę jako samorząd gminny, czy byłaby szansa, żeby wprowadzić do tego planu właśnie ten obwód, powiedzmy, tutaj stroński. Wiemy, że na naszym terenie jest kilka ośrodków narciarskich. Bardzo dużo jest tutaj tych zdarzeń, jeżeli chodzi o kwestie ortopedyczne. Może w pierwszej kolejności niech by to była karetka na przykład sezonowa, bo wiem, że taka funkcjonuje chyba w Dusznikach Zdroju. Może byśmy od tego zaczęli. Tutaj byśmy rozmawiali oczywiście, jeżeli chodzi o lokalizację, gdzie by ta karetka mogła stacjonować. Tu też chodzi o wyposażenie w jakiś zespół, bo to zespół jakiś też musi być tej karetki. Ale bardzo byśmy chcieli, żeby jednak ta karetka tutaj była w gminie Stronie Śląskie, u nas na miejscu. Tak jak mówię, jeżeli by był wkład samorządu gminy tutaj w zakup tej karetki specjalistycznej czy takiej podstawowej, żeby tylko ona była, to myślę, że bardzo by nam usprawniło właśnie tą pomoc, taką pierwszą, która jest nieraz nieodzowna i bardzo potrzebna. Więc to jest jeden taki plan i tutaj chciałbym jeszcze też Państwa poinformować, że już prowadzę rozmowy z panią dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej, żeby od półrocza, czyli od lipca, rozpocząć te iniekcje, które były, bo pandemia nam też to wstrzymała, jak Państwo wiecie, przez 2 lata nie mogliśmy wykonywać iniekcji w związku z obostrzeniami, jakie były w centrum. Teraz myślę, że jest szansa, jak tylko będzie zgoda organu prowadzącego, to byśmy przystąpili do tych iniekcji od miesiąca lipca, żeby zabezpieczyć tutaj naszych mieszkańców, jeżeli mają te stałe zlecenia w okresie właśnie świątecznym, kiedy są dni wolne od pracy i żebyśmy mogli to wykonywać, więc czekamy tutaj na decyzję. Są prowadzone rozmowy też z pielęgniarkami, które wyrażą zgodę, żeby wykonywać te usługi i tutaj dzięki przychylności pani dyrektor bardzo dziękuję, że możemy powrócić do tego tematu, bo on jest dla nas bardzo ważny, tak, jeżeli chodzi o te iniekcje, mając na uwadze oczywiście jakość świadczonych usług przez nasze przychodnie. Sprawa aptek była tutaj poruszana i rzeczywiście nie mamy na to wpływu. To jest bardzo też trudny i ciężki temat. My oczywiście opiniujemy negatywnie przedstawiany plan czy projekt uchwały, który przedstawia nam starosta Kłodzki, ale niestety te lobby aptekarskie jest tak mocne, że nie chcą się zgodzić na rozdział tych dyżurów aptekarskich na te miejscowości, co kiedyś były, czyli był ten okręg taki londecko-stroński. Jesteśmy połączeni i z Międzylesiem, i z Bystrzycą, więc 4 gminy jesteśmy w jednym worku. Jest to rzeczywiście uciążliwe, no ale tak jak mówię, nie ma też i pracowników, nie ma farmaceutów i aptekarze jak gdyby protestują za taką zmianą. Ale my oczywiście negatywnie opiniujemy cały czas te plany, no ale jednak Rada Powiatu przyjmuje taki harmonogram, a nie inny, no i później to musimy stosować z wielkim bólem. Szanowni Państwo, no, można byłoby bardzo dużo mówić na temat służby zdrowia. Chcemy poprawić bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a zwłaszcza pod względem medycznym. Tutaj rzeczywiście wielkie podziękowania i ukłony w kierunku naszych ochotników, naszych jednostek Straży Pożarnej, które rzeczywiście są przy zdarzeniach różnych w pierwszej kolejności, no bo wiadomo, są najbliżej i fajnie, że jesteście, że możemy współpracować i dziękuję Wam za to bardzo. Chcemy przeprowadzić dodatkowe szkolenia, żeby tych ratowników z tym kursem takim medycznym było jak najwięcej tych naszych ochotników, bo myślę, że to też w jakiś sposób usprawni. Ale będziemy wszystko robić, Szanowni Państwo, żeby pojawiła się ta karetka. Będziemy rozmawiać z Panem Wojewodą, ze służbami Pana Wojewody.
czy taki pomysł tutaj mógłby być przyjęty. Będziemy szukać oczywiście też środków finansowych, żeby zakupić karetkę i oczywiście zmienić ten plan z korzyścią dla naszych mieszkańców, dla naszych gości, którzy odwiedzają gminę Stronie Śląskie. To tak w skrócie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze kolega Ryczek chciał głos zabrać. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałbym tutaj przedstawić pewien przypadek, to jeden przypadek, ale podejrzewam, że to nie jest jednostkowy przypadek. O takich przypadkach wspominała tutaj już pani przewodnicząca Laskowska w swoim sprawozdaniu, a chodzi o usługę świadczoną w zakresie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej. Powiem, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia chciałem skorzystać z tej usługi. Mają oczywiście Bystrzyckie Centrum Zdrowia ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie takiej usługi. Zadzwoniłem, zostałem połączony z lekarzem dyżurnym, przedstawiłem mu informacje o stanie zdrowia pacjenta i poprosiłem o przyjazd lekarza w celu udzielenia pomocy. Oczywiście lekarz dyżurny, znaczy może nie oczywiście, no ale bo powinien inaczej trochę zareagować, lekarz dyżurny poinformował mnie, że oni przyjeżdżają do pacjentów w przypadku stwierdzenia zgonu lub wymiany cewnika. Tak, proszę państwa, przyjeżdżają do pacjentów w przypadku stwierdzenia zgonu lub wymiany cewnika, gdzie wiadomo, że umowa, jaka obowiązuje z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmuje dosyć rozległy i większe spektrum udzielania tej pomocy świątecznej i nocnej. Oczywiście złożyłem skargę na to Bystrzyckie Centrum Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia poprosił świadczeniodawcę o wyjaśnienie tej sytuacji oraz przekazanie nagrania z rozmowy z lekarzem z dnia właśnie tego grudniowego dnia. W wyniku postępowania, które zostało przeprowadzone, lekarz oczywiście wyparł się takich słów. Lekarz zaprzeczył, że takich słów nie używał, że przyjeżdżają tylko do wypisywania karty zgonu i wymiany cewnika. Niestety placówka nie udostępniła też rozmowy, jak stwierdza tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia, poinformowała, że po 10 dniach zostaje ta rozmowa automatycznie usunięta. No niestety nie posiadam telefonu z nagrywaniem, bo być może bym potrafił to udowodnić. I z Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymałem też taką informację w tym wyjaśnieniu, że lekarz nie może odmówić wizyty domowej, jeżeli jest ona uzasadniona medycznie. Nie wiem, czy tutaj akurat w tym przypadku być może, że nie była uzasadniona medycznie, no ale mówię, takie stwierdzenie i taka odpowiedź lekarza dyżurnego to naprawdę jest dosyć karygodna. Narodowy Fundusz Zdrowia poza tym stwierdził, że nie ma w takiej sytuacji nie ma możliwości weryfikacji zdarzeń czy rozmów, które miały miejsce, że lekarz to przedstawił w inny sposób i został. Aha, i Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował także dyrektora placówki medycznej, żeby pouczył lekarzy, jakie świadczenia zdrowotne realizują w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na pewno to też da dużo do myślenia i jakiś tam ogląd, jak ta nocna i świąteczna opieka zdrowotna funkcjonuje na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeszcze to zaprosiłem się tylko strażaków i pana komendanta. Może kilka słów, ile razy się interweniujecie, wjeżdżaliście coś w tym temacie. No bardzo proszę, bardzo proszę. Jak już jesteśmy przy tym. Tu do domównicy, bardzo proszę. Żebyście państwo jakiś obraz mieli tego, jak to wygląda też ze strony Straży Pożarnej. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, drodzy radni, zaproszeni goście. Poszkodowany w stanie nagłego zatrzymania krążenia to idealny przykład na to, że integracja działań wszystkich służb ratujących życie jest niezbędna. Patrząc z jednej strony, dyspozytor pogotowia ratunkowego prosił o pomoc Straż Pożarną, co przyspieszyło rozpoczęcie resuscytacji osoby będącej w stanie zagrożenia życia. Strażacy przechodzą 5-dniowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. W jednostkach ochotniczych Straż Pożarnych na terenie gminy Stronie Śląskie z ukończonym kursem KPP jest 11 strażaków. Corocznie wysyłamy z każdej jednostki po 2 osoby. Szkolenia finansowane są ze środków oddziału miejsko-gminnego oraz dotacji oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu, którego koszt wynosi 1000 zł na osobę.
Są to szkolenia, które odbywają się w ośrodku szkolenia w Turawie. Jesteśmy merytorycznie i praktycznie przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. Ponadto nasze wozy są wyposażone w odpowiedni sprzęt, jakim jest worek samorozprężalny, tlen, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych oraz defibrylatory AED. Jednakże jest nas jeszcze za mało, by działać pewnie i sprawnie. Nigdy nie mamy pewności, że osoby, które odbyły przeszkolenie na dźwięk syreny strażackiej, będą miały możliwość wyjazdu do zdarzenia. Dlatego ważne jest, by ilość z roku na rok się powiększała i by tych pieniążków na szkolenia nie brakowało. Warto dodać, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym zakłada współpracę wszystkich podmiotów, które ustawowo powołane są do pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia. Zespoły Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna oraz Policja, wszystkie te zespoły są szkolone z zakresu pierwszej pomocy, oczywiście w różnej formie i w różnym zakresie, a dla każdej z nich najważniejszą wartością jest życie ludzkie. Poszkodowany w stanie nagłego zatrzymania krążenia stanowi idealny przykład, który pomaga zrozumieć, jak bardzo potrzebna jest integracja działań wszystkich służb w sytuacji, kiedy potrzebne jest natychmiastowe podjęcie działań ratujących życie. Statystycznie tylko co 10 osoba, która doznaje nagłego zatrzymania krążenia, ma szansę przeżyć do momentu wypisu ze szpitala. Skuteczność defibrylacji spada o 10% z każdą minutą, w której poszkodowany czeka na pomoc. Istnieje jednak szereg wytycznych, których wdrożenie może poprawić statystykę przeżywalności w takich sytuacjach. Jeżeli uciskanie klatki piersiowej rozpocznie od razu świadek zdarzenia, na przykład instruowany telefonicznie przez dyspozytora medycznego, to szanse poszkodowanego rosną nawet trzykrotnie. Jeśli jest możliwość natychmiastowego dostarczenia na miejsce defibrylatora AED, czy to z budynku publicznego, czy to przywiezionego przez strażaków, to szansa na przeżycie znowu kilkakrotnie rośnie. Dlatego możliwość zaalarmowania w takich przypadkach wszystkich służb w wielu krajach funkcjonuje już od dawna. Jeżeli w systemie nie ma wolnej karetki, to dyspozytor medyczny może poprosić o pomoc strażaków w pierwszej fazie udzielania pomocy, zanim na miejsce dotrze ZRM. Strażacy nie są szkoleni stricte z odbierania porodów, ale wiedzą, jak postąpić z nieprzytomną ciężarną, jak resuscytuować noworodka. Te zagadnienia leżą do programu KPP podczas szkoleń. Patrząc na statystykę wyjazdu na przestrzeni 3 ostatnich lat, Ochotnicza Straż Pożarna w Stronie Śląskiej wyjeżdżała w 2020 roku 15 razy spośród 137 zdarzeń, w 2021 roku 14 razy nad 96 zdarzeń. W tym roku wyjeżdżaliśmy już 12 razy spośród 49 zdarzeń, które już mamy. Te zdarzenia to nie wyjazdy do zdarzeń drogowych, tlenku węgla, wyczuwalnego zapachu gazu, gdzie wystąpiły osoby poszkodowane, lecz wyłącznie zdarzenia, gdzie dojazd karetki na miejsce był dłuższy niż dojazd jednostek OSP. Mowa tu o nagłym zatrzymaniu krążenia, pomocy pogotowiu bądź otwarciu mieszkania, gdzie przebywała osoba poszkodowana. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z przypadkiem, czy to przy zdarzeniach drogowych bądź w budynkach mieszkalnych, że ZRM przybył na miejsce po 30-40 minutach bądź dłuższym. Niejednokrotnie ZRM nie dotarł na miejsce zdarzenia, a wysyłane było lotnicze pogotowie ratunkowe. Straż pożarna czy policja, wszystkie te służby powołane są do ochrony życia ludzkiego. Z pewnością nie powinno nas to dziwić i równocześnie zadysponowane w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, gdy czas rozpoczęcia uciśnięć klatki piersiowej i dostarczenia defibrylatora jest krytyczny. Nie ma bowiem znaczenia, kto podejmuje pierwsze uciśnięcie. Ważne, by stało się to jak najszybciej. Dziękuję. Bardzo, no jak widać, rzeczywiście tych wyjazdów coraz więcej w tym roku, już jest jeszcze większa częstotliwość, jest dopiero miesiąc maj, a już jest 12 wyjazdów, także to się zwiększa. To świadczy to, co jeszcze bardziej się pogłębia, to, że te karetki nie dojeżdżają. Ja bym jeszcze poprosił, jeśli jesteśmy przy służbie zdrowia, panią dyrektor Chromiec też, jakby się mógł zabrać, pani dyrektor, w temacie. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Drodzy Państwo. Ja akurat jako dyrektor jednostki monospecjalistycznej może nie za bardzo dużo mam do powiedzenia w kwestii opieki naszych mieszkańców, oprócz psychiatrycznej oczywiście, ale jak wiecie Państwo, od lat tutaj jakoś wspólnie staramy się wspierać, na ile możemy, zdrowie naszych mieszkańców. Tutaj Państwo powiedzieliście, że kiedyś, parę lat temu, funkcjonował w naszej jednostce pomoc medyczna dla naszych mieszkańców. Oczywiście były do tego możliwości prawne,
aczkolwiek nie do końca prawne. Ale jak ja to mówię zawsze, najważniejsze to jest to, żeby się chciało chcieć. Żeby się chciało chcieć, też w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej powstał punkt szczepień, który zaszczepił w ciągu ostatniej pandemii ponad 6 tysięcy szczepionek. To dla populacji mieszkańców naszego miasta, podejrzewam, że jest prawie ilość mieszkańców naszego miasta, ale również to byli ludzie, którzy przyjeżdżali do nas z terenu całej Polski, jak również też turyści. Ja w swojej strukturze mam poradnię zdrowia psychicznego, która niestety nie przynosi absolutnie żadnych dochodów. Jest to poradnia, która utrzymywana jest przez wiele lat, ale tylko i wyłącznie też dlatego, ja mówiąc o dochodach, jeżeli w ogóle publiczne jednostki służby zdrowia mogą jakiekolwiek dochody mieć, pani dyrektor, prawda? Ale utrzymywana jest ta poradnia dlatego też właśnie, żeby był taki dodatkowy punkt na mapie naszego powiatu, gdzie ludzie, którzy cierpią na różne schorzenia psychiatryczne, mogą uzyskać fachowej pomocy. I ta poradnia naprawdę funkcjonuje i ludzie tutaj przyjeżdżają nie tylko z terenu gminy Stronie czy Lądek, ale z terenu całego powiatu. Tutaj, jak już pan burmistrz powiedział też, ja ze swojej strony deklaruję państwu też pomoc tutaj w zorganizowaniu jakiejkolwiek pomocy medycznej w ramach moich możliwości na terenie Stronia Śląskiego. Dlatego też podjęliśmy tutaj rozmowy, żeby mogło się u nas odbywać na terenie Wojewódzkiego Centrum dalej iniekcje. Iniekcje przez sobotę i niedzielę. Myślę, że tak będą to tak jak było chyba 2 godziny rano i 2 godziny wieczorem, ponieważ tak przeważnie są przepisywane zastrzyki. Tutaj też myślę, że tutaj kwintesencją tego wszystkiego są słowa, które powiedziała pani wiceprzewodnicząca, że tak naprawdę system jest kulawy. Jest kulawy naprawdę, wynika to myślę z dwóch przyczyn. Przede wszystkim z niedofinansowania, bo to jest bardzo ważne i niezbędne. Ale druga rzecz, która myślę może nawet bardziej, biorąc pod uwagę, że osoby, które akurat pracują w służbie zdrowia, składają przysięgę. Ktoś mi powiedział kiedyś, przysięga pani dyrektor, to już dawno o tym można zapomnieć. Niestety, ale ja uważam, że to jest jakaś misja, to jest jakieś przesłanie. Pracując w służbie zdrowia, to jest misja świadczenia dla ludzi chorych, pomocy dla ludzi chorych. I jeżeli naprawdę nasze pozy pracowałyby tak, jak powinny pracować, to nasi mieszkańcy do godziny 18, myślę, że w 3/4 przypadkach, które zalegają na SOR-ach, a teraz muszę państwu powiedzieć, że akurat w naszym przypadku my nie mamy tutaj SOR-u, ale na przykład w przypadku dużego miasta, to te pozy tak samo działają, a odbija się to właśnie na SOR-ach. Kolejki na SOR-ach są niemiłosierne, bo ci pacjenci, którzy nie uzyskali pomocy w podstawowej opiece, i to jako dyrektorzy szpitali dolnośląskich często podnosimy w różnych spotkaniach i z panem wojewodą, i z panem dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia, że niestety ta odnoga służby zdrowia, która świadczy tą podstawową opiekę zdrowotną, nie działa tak, jak powinna. To oni w pierwszej kolejności powinni przyjąć tego pacjenta, to ten pacjent powinien być u nich zdiagnozowany. Zresztą jak pamiętam, kiedy była tworzona w ogóle zasada tych pozów i kwintesencja tego, czym miał być, jaki miał być lekarz rodzinny, to właśnie lekarz rodzinny to jest ten pierwszy lekarz, który praktycznie byłby specjalistą od wszystkiego. To on w pierwszej kolejności powinien zastosować leczenie, jeżeli oczywiście już zobaczy, że to leczenie nie daje skutku, powinien skierować do odpowiedniego ośrodka specjalistycznego, ale to właśnie powinna być ta służba zdrowia, która odciąży szpitale. Proszę państwa, co jest najdroższe w leczeniu? Leczeniu w ogóle w opiece zdrowotnej najdroższe to jest leczenie szpitalne. To jest najbardziej kosztowne. A ilu pacjentów trafia, którzy tak naprawdę po wykonaniu szeregu badań okazują się, że mogli być leczeni ambulatoryjnie. Dlatego myślę tutaj, nie wiem, czy znajdziemy sposób na to, żeby te pozy lepiej działały, bo to jest problem ogólnopolski, naprawdę ogólnopolski, ale dobrze działający POZ. Ja tak pomyślałam sobie, siedząc tutaj, słuchając państwa wypowiedzi, że może też nie każdy chce rozmawiać tak publicznie na tematy takie, że może po prostu zaprosić na takie spotkanie tylko i wyłącznie w węższym gronie
nasze pozy tutaj działające na terenie Stronia Śląskiego. Post, który działa od 8 do 18 i apteki, które u nas nawet jedna działa do 19, w sobotę też działają bodajże do 14, naprawdę powinno w znacznym stopniu zabezpieczyć tutaj zdrowie naszych mieszkańców. Inną rzeczą jest sytuacja ratująca życie. To już wtedy nawet taki pacjent, który odczuwa takie zagrożenie życia, to nawet nie powinien kierować się do POZO, tylko powinien od razu dzwonić po karetkę. Czyli drugą taką ważną rzeczą dla nas tutaj i też ze swojej strony, jeżeli to będzie możliwe, na ile to będzie możliwe też oczywiście w uzgodnieniu z moim organem tworzącym, deklaruję pomoc w kwestii uzyskania tej czy stacjonowania tej drugiej karetki. Myślę, że pan marszałek województwa dolnośląskiego będzie, któremu też na sercu leży tutaj zdrowie i życie naszych mieszkańców, będzie też przychylny jakiemukolwiek pomysłowi, jaki tutaj się zrodzi, jaki będzie mógł być do realizacji. To jest właśnie ta druga karetka, która no, odczuwamy tutaj nawet po tym, co pan prezes przedstawił, ilość tych wyjazdów, które są do zamiast pomocy karetki, czy ilość w tej chwili, jak na niebie widzimy helikopter, który nie ma miesiąca, żeby tutaj nie stacjonował, a policzmy koszt wysłania helikoptera, koszt wysłania karetki, to też są pieniądze, które niestety idą, że ta druga karetka jest tutaj niezbędna. I wtedy, kiedy te pozy naprawdę zaczną funkcjonować tak, jak powinny i ta karetka, która będzie, myślę, że mieszkańcy też nie będą tak narzekać i to też poprawi. Ja myślę nawet, że już jeżeli te pozy zaczną lepiej funkcjonować, to mieszkańcy zaczną też inaczej do tego wszystkiego podchodzić, bo czasami nawet jest kwestia tego, że dobrze porozmawiać z pacjentem, ich pacjent czuje się, czy pacjent, czy klient, że czuje się zaopiekowany, to też jest też inna. Tutaj też, jak pan burmistrz powiedział, ja już uruchomiłam procedurę kwestii, żeby te iniekcje odbywały się w pomieszczeniach Wojewódzkiego Centrum. Czekamy 21 dni na zajęcie stanowiska przez marszałka. Jeżeli marszałek czy wydział mienia nie będzie miał żadnych uwag, wtedy będziemy mogli podpisać taką umowę na użyczenie pomieszczenia, w którym będą mogły się odbywać iniekcje dla naszych mieszkańców i nie tylko, też również dla turystów. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc, którą pani deklaruje. To jest ważne, pani dyrektor. Czy jakieś pytania do pani dyrektor? Może ktoś z państwa zapytać? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania może w temacie służby zdrowia, żeby nie przyciągać tematu? Pan burmistrz, bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo, jeszcze sobie przypomniałem, bo jak rozmawiamy o służbie zdrowia, to chciałbym poinformować, że w tym roku również startujemy z takim programem organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego związanym z badaniami na raka jelita grubego. Więc będzie można pobierać tutaj właśnie te próbki, tutaj będzie można u nas składać i będziemy to wysyłać, tak jak to było w tamtym roku, więc już tutaj dzięki informacji pana wicemarszałka będziemy podpisywali umowę na dniach, ruszymy z tym programem takim właśnie profilaktycznym w naszej gminie. To tak informacyjnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. No, będziemy kończyli ten temat. Ja myślę, panie burmistrzu, możemy zadeklarować, że będziemy się starali dobijać do wojewody, do Rady Funduszu i przez naszych parlamentarzystów, którzy dzisiaj się nie zjawili, też mieli być, żeby dotrzeć do nich, że ten temat, żeby tu dzisiaj nie porozmawiamy sobie, żeby jakiś skutek tego był, chociaż troszeczkę właśnie, żeby dojść do ładowania z tą karetką, próbować nawet, czy można podejść do tego tematu. Także, żeby to nie zostało, że dzisiaj porozmawiamy, nie ma żadnego skutku. Będziemy się dobijali. Czy ktoś z państwa jeszcze chce tematy? Nie ma, w związku z tym chciałem serdecznie podziękować pani dyrektor ZOS Radziejewskiej, pani dyrektor Chromiec za przybycie strażakom, za przybycie, że wzięcie udziału w sesji i przedstawienie tych tematów. No, musieliśmy się gdzieś wyżalić, porozmawiać, troszkę porozmawiać, ale mówię pani dyrektor, mówię do pani Radziejewskiej, że tak, POZ publiczny to by się w stronie przydał. Ja jestem, może się niektórzy uśmiechają, ale jakaś konkurencja, bo mówię, że naprawdę to jest bezkonkurencyjność, bo tutaj mówię, Narodowy Fundusz, trzeba dzwonić i mieszkańcy dzwonią, nie dozwonią, ale tu na miejscu jeździ pani dyrektor bliżej, to jest to jednak. Jednak nie wiem, czy to nie byłoby. Ja osobiście deklaruję, żebym 1000 osób załatwił, żeby się przepisało. No, dziękuję bardzo. No to na początek 1000 osób. Na początek. Ale my na początek, żeby ruszyć, żeby to ruszyło. Pani Gabrysiu, od razu 3000 nie, to się na początek zapisze, 1000 to będzie sukces. Także dziękuję serdecznie, szanowni państwo, i teraz ogłoszę 15 minut przerwy. Przystąpimy do dalszej sesji. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do opiniowania projektów uchwał. Chciałbym serdecznie przywitać pana magistra inżyniera architekta Marka Nadachowskiego. Bardzo witamy, bo to będzie nam pierwszym, będzie nam relacjonował, jeśli chodzi o projekt numer jeden. Pan poprosimy. Bardzo proszę o zabranie głosu. Teraz słychać? Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym w kilku słowach opowiedzieć o projekcie planu miejscowego dla Bolesławowa. Plan obejmuje swoim obszarem 6 działek. Jest to niewielki obszar o powierzchni około poniżej 2 hektarów. W chwili obecnej obowiązują na jego obszarze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bolesławów. Ponieważ teren objęty planem stał się własnością jednego właściciela, obowiązujące obecnie ustalenia uniemożliwiały w pełni zainwestowanie tego terenu w sposób kompleksowy, ze względu na to, że po pierwsze w obowiązującym planie była wyznaczona droga wewnętrzna i był jeszcze fragment terenu zarezerwowany pod drogę publiczną, która już nie ma być realizowana. Wzdłuż tych dróg były wyznaczone linie zabudowy, które też znaczącą część terenu pozbawiały możliwości zabudowy. W trakcie procedury na całym obszarze planu przyjęto teren usługowy, zresztą zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem w planie, które na tym terenie ustalano zabudowę usługową związaną z turystyką i sportem. I tak jest w tej chwili, tak jest też w tej chwili, w związku z czym zmiana, tu praktycznie żadnej zmiany funkcji nie ma, jedyna ale znacząca korekta dotyczyła możliwości zainwestowania praktycznie całego terenu. Procedura planu przebiegła bez zakłóceń. Wszystkie elementy niezbędne zostały dochowane. Projekt został zaopiniowany i pozytywnie uzgodniony i wyłożony do publicznego wglądu. Po tych etapach proceduralnych po wyłożeniu nie było żadnych uwag, w związku z czym w chwili obecnej można sam plan uchwalić. Myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Tak? Bardzo proszę, pan radny Remigiusz Sławik. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam takie pytanie. Z czego wynika wysokość zabudowy, którą teraz będziemy dopuszczać tam 25 metrów? To jest 8 kondygnacji. Z czego to wynika? Znaczy wysokość 25 metrów wynika z tego, że ze sposobu liczenia wysokości zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Bo zgodnie z tym rozporządzeniem wysokość budynku liczy się od najniżej położonego wejścia do budynku. I nawet jeżeli obiekt jest niski, ale położony wzdłuż równolegle do stoku, no to i tak on ma bardzo, bardzo dużą wysokość, no znacznie przekraczającą te możliwe i pewne inwestycje byłyby niemożliwe do zrealizowania w związku z tym. Dlatego taka wysokość została ustalona, żeby umożliwić zainwestowanie tego w sposób optymalny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan jeszcze... Tak, tak. To bardzo proszę. Mam tutaj kilka takich uwag. Proszę bardzo, proszę. To chciałbym się spytać, te 25 metrów to jest wymagane przez prawo? Czy to jest, że tak powiem, jak się domyślam, zgodne z zamierzaniami inwestora? Tak. Myślę, że to nie ma wymogu prawa co do określania konkretnej wysokości budynków. To było wniesione przez inwestora. Dobrze. A mógłby pan przypomnieć, jaka jest dzisiaj według planu zagospodarowania miejscowego dla wsi Bolesławu wysokość dopuszczalna? Przepraszam, nie wiem, czy mam te dokumenty. Państwa, proszę zachować spokoju. Dla tego obszaru było nie więcej niż 15 metrów. Jeszcze pan pytania? Tak. To bardzo proszę. Dobrze, no więc jeszcze zanim, że tak powiem, przejdę do podsumowania, to chciałem spytać o jeszcze jedną rzecz tutaj w tym projekcie, gdyż tutaj jest taki zapis dotyczący dachu. Ma być kryta dachami stromymi o równym kącie nachylenia połaci dachowych w zakresie od 30 stopni do 50 stopni lub dachami płaskimi. To w końcu jakimi? Dachami od 30 do 50 lub płaskimi. Mogą być takie lub takie. No właśnie, to takie najpierw powstaje pytanie, po co to w ogóle wypisywać. Powstaje drugie pytanie, to po co nam plan zagospodarowania przestrzennego, skoro dla jednego inwestora, ja rozumiem pewien interes społeczny, pewien interes ekonomiczny i rozwojowy, zmieniać plan, aż w takim zakresie, bo to jest budynek wysokości naszego wieżowca tutaj, jedynego zresztą w Stoniu Śląskim. Ja pytam pytam w kontekście tej sprawy, dotyczącej naszego, że tak powiem, funkcjonowania w ramach obostrzeń RDOŚ-owych. Nie wydaje mi się, żeby ta polityka, którą dzisiaj sobie obraliśmy, zresztą sam głosowałem kilka razy za takimi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, była słuszna, gdyż ona powoduje, że właśnie ten RDOŚ chce nas po prostu w innych regionach zablokować. Bo skoro my własnego planu nie przestrzegamy, bo zmieniamy go dla jednego inwestora, no to oni chyba wychodzą z założenia, że trzeba nas tutaj, że tak powiem, potraktować z góry. Ja uważam, że ważniejszym by było dla nas nie rozwój infrastruktury hotelowej, której już jest. Okej, wiem, że są głosy mówiące inaczej, a ważniejszy byłby dla nas rozwój infrastruktury turystycznej, typu gondola, typu różne inwestycje tego typu dla wszystkich turystów, które można odwiedzać, zwiedzać, a nie tylko budować wysokie budynki w rodzaju osiedli mieszkaniowych de facto. My chyba po prostu sami sobie robimy szkodę przyszłościowo,
I chciałem to głośno po prostu powiedzieć na sesji Rady Miejskiej, żebyśmy o tym pamiętali, głosując za tego typu zmianami. Bo mi się wydaje, że 6 pięter dla takiego obiektu by spokojnie wystarczyło. A argument o tym, że ten akurat obiekt ma być w Niecce, no do mnie nie trafia, no bo mamy obiekty, które są, nie są w Niecce i też mają 6 i 8 pięter jest planowanych. Także tyle mojej opinii w tym zakresie. Dziękuję panu za odpowiedzi. No, nie wydaje mi się, żeby 25 metrów to była słuszna polityka z naszej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Dziękuję bardzo. I to dziękuję państwu. Porządek widać. Szanowni państwo, opiniowała to Komisja Infrastruktury. Bardzo proszę pana przewodniczącego o opinię. Komisja Infrastruktury projekt uchwały opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie projekt numer 1. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Za 11, przeciw 1, wstrzymujące się 3. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty. Dziękuję państwu. Przechodzimy teraz do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzelnośląskie na rok 2022, projekt numer 2. I proszę panią skarbnik, bardzo proszę, zapraszam panią. Stasiu musi wyłączyć. Teraz. Szanowni państwo. W uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Stronie Śląskie na bieżący rok budżetowy wprowadzamy następujące zmiany. To jest w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem numer 1, w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem numer 2, w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały i w załączniku numer 12, który dotyczy planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego do realizacji w bieżącym roku budżetowym zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększamy w kwocie 4500. W związku z tym wynik budżetu, planowany wynik budżetu, deficyt nie uległ zmianie. Po dokonaniu zmian przedstawionych w projekcie uchwały ogólne kwoty budżetu wynoszą, to jest po stronie dochodów 48 759 468 zł i 1 grosz i po stronie wydatków 53 842 457 zł i 56 groszy. Projekt zwięzły, krótki, został przedstawiony na Komisji Budżetowej. Dziękuję pani skarbnik. Rzeczywiście ten projekt przedstawiany był na Komisji Budżetowej. Były pytania, odpowiedzi były, więc w związku z powyższym opiniowała to Komisja Budżetu. Panie Przewodniczący, proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, proszę. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę o głosowanie. Będziemy głosowali teraz. Bardzo proszę panie Gieszko o uruchomienie systemu. Przepraszam. Za 15. Dziękuję pani skarbnik. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu następnego. Będzie teraz punkt numer 9. Nie, przepraszam. Tu jest tak, punkt numer 3, tak będzie to podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Stronie Śląskie. To jest projekt numer 3.
projekty te były omawiane, były na, szczegółowo na komisjach. Jeszcze była pani wzywana, pani Agnieszka wyjaśniała tematy, tam jakieś wątpliwości, co były odnośnie tych wniosków. Zostało to wyjaśnione. Bardzo proszę, opiniowały te wszystkie komisje. Bardzo proszę o opinię pani Laskowska, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Sportu, Oświaty, Sportu i Zdrowia. Magdalena zresztą. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Budżetu Wiesław Ryczek. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, 4 głosy za, 1 wstrzymujący się i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Dobrowolski. Komisja Infrastruktury projekt uchwały opiniuje pozytywnie. 2 głosy za, 1 przeciw i 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Rozwoju, pan Remigiusz Sławik. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, poddaję pod głosowanie projekt numer 3. Proszę bardzo, głosujemy. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy teraz do punktu następnego. Pani Gabriela się proszę to odznaczyć. To jest, będzie tak. Teraz czwarty będzie. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej zasługi dla gminy Stoły Śląskie. Projekt numer 4. Bardzo proszę, projekt numer 4. Pan burmistrz. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Projekt numer 4 dotyczy przyznania odznaki honorowej za zasługi dla gminy Stronie Śląskie. Na podstawie paragrafu 8 ustęp 2 uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla gminy Stronie Śląskie oraz zasad i trybu nadawania i noszenia oraz na podstawie paragrafu 9 regulaminu działania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie. Komisja Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie zarekomendowała nadanie odznaki honorowej za zasługi dla Gminy Stronie Śląskie panu Zbigniewowi Lipkowskiemu. W uzasadnieniu projektu uchwały jest tutaj opisane zasługi pana Zbigniewa Lipkowskiego, naszego mieszkańca, związany bardzo mocno z klubem sportowym Kryształ Stronie. Od lat trener, szanowni państwo, nie chcę tutaj już przedstawiać szczegóły, ale tak jak komisja zarekomendowała, jest to osoba, która zasługuje na wyróżnienie i nadanie tej odznaki honorowej. Druga osoba, która jest w drugim projekcie, to również osoba związana... Może przegłosujemy ten projekt. Ja tylko chciałem powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Aha. I przegłosujemy bardzo raz, proszę. Dobra, okay. Żeby już się nie powtarzać. Dobrze. Druga osoba, na którą też za chwilę będziemy tutaj podejmować uchwałę, jest związana z klubem, a czynimy to dlatego, szanowni państwo, ponieważ jak wiecie, w ramach obchodów Dni Stronia Śląskiego mamy jubileusz klubu sportowego Kryształ. No i takie było, powiedzmy, wskazanie, żeby też uhonorować te osoby, które mają jakieś poczynania na szczeblu właśnie tej kariery sportowej klubu Kryształ Stronie. To tylko tak w uzupełnieniu chciałem. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy jakieś opinie są, czy pytania w tym temacie? Nie ma. Opiniowały to wszystkie komisje. Bardzo proszę pani przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu i Zdrowia. Dziękuję panie przewodniczący. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje oczywiście pozytywnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Budżetu Wiesław Ryczek. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury, pan Stanisław Dobrowolski. Komisja Infrastruktury projekt uchwały opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Rozwoju Remigiusz Sławik.
Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję Państwu za opiniowanie. Oddaję pod głosowanie projekt numer 4. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję bardzo. I teraz projekt numer 5. To jest odnośnie pana Sławomira Bąka. Tak, projekt numer 5. Szanowni Państwo, również w sprawie przyznania odznaki honorowej za zasługi dla gminy Stronie Śląskie. I tutaj na podstawie przepisów uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla gminy Stronie Śląskie oraz zasady trybu nadawania i noszenia oraz regulaminu działania Komisji Odznaki Honorowej. Komisja Odznaki Honorowej za zasługi dla gminy Stronie Śląskie zarekomendowała nadanie odznaki honorowej panu Sławomirowi Bąkowi. Chciałbym tylko tutaj powiedzieć, że poprzez umiejętność porozumienia i współpracy obaj ci panowie, czyli pan Zbigniew Lipkowski i pan Sławomir Bąk, obaj panowie przez wiele lat pracy byli symbolem zaangażowania i niezłomności poprzez obieranie jednego słusznego kierunku działania. To właśnie sprawiło, że ominęło ich to, co jest niemal codziennością w życiu trenera, ciągłe zmiany miejsca pracy. Więc efekty włożonej pracy w treningi dzieci można było z satysfakcją oglądać w późniejszych meczach ligowych. Czyli jak ci panowie tworzą taki duet, o którym tutaj wspominałem. Przez lata wychowali wiele pokoleń naszych zawodników, więc te osiągnięcia zostały zauważone. Stąd ta rekomendacja, żeby naszych mieszkańców uhonorować odznaką honorową za zasługi dla gminy Stronie Śląskiej. Dziękuję. Panie burmistrzu, czy ktoś z Państwa jakieś do tego projektu jakieś uwagi? Nie ma. Opiniowały to wszystkie komisje. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pani Magdalena Laskowska. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie jednogłośnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji Budżetu. Brak połączenia z internetem. Już? Działa już? No dobrze, to pan Przewodniczący Komisji Budżetu, Komisja Budżetowa, pan Wiesław Ryczek, bardzo proszę. Ale to ktoś inny jest podłączony? Tak? Aha. Komisja Budżetu i Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Dobrowolski. Komisja Infrastruktury projekt uchwały opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Przewodniczący Komisji Rozwoju, pan Remigiusz Sławik. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie, jednomyślnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję Państwu za opinię. Bardzo proszę, poddaję pod głosowanie. Pani Gieszko, uruchamiamy system. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję Państwu. Zakończyliśmy opiniowanie tej uchwały. Przechodzimy teraz do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zarządzania wyborów przedterminowych sołtysa, sołectwa Kletno. Projekt numer 6. Pan burmistrz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Zgodnie z paragrafem 21 ustęp 1 uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Kletno w przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji sołtysa lub całej Rady Sołeckiej Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe w terminie 30 dni licząc od dnia odwołania lub złożenia rezygnacji z zastrzeżeniem ustępu 3. Zgodnie z paragrafem 21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie statutu sołectwa Kletno wybory przedterminowe sołtysa lub całej Rady Sołeckiej przeprowadza się odpowiednio w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ich wyborze. W związku ze złożoną w dniu 20 maja bieżącego roku rezygnacją pana Tomasza Kudły z funkcji sołtysa wsi Kletno koniecznym jest przeprowadzenie wyborów przedterminowych sołtysa wsi Kletno. W związku z tym podjęcie uchwały jest
jak najbardziej zasadne. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania w tym temacie do pana burmistrza? Nie ma. Opiniowała to Komisja Rozwoju. Bardzo proszę pana przewodniczącego Remigiusza Sławika o opinię. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie, jednomyślnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, poddaję ten projekt pod głosowanie. Bardzo proszę o oddanie głosu. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję państwu bardzo. I przechodzimy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Strumień Śląskie lata 2023 w trybie konsultacji. Projekt numer 7. Kto będzie to przedstawiał? Pan burmistrz? Tak. Bardzo proszę panie burmistrzu o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo, jeszcze w uzupełnieniu do poprzedniego punktu chciałbym powiedzieć, że ten termin przeprowadzenia nowych wyborów w sołectwie w Kletnie nastąpi w dniu 14 czerwca bieżącego roku. O której godzinie, panie burmistrzu? Godzina będzie później podana do publicznej wiadomości. Na razie tylko jak gdyby określam tutaj dzień, tak? Że dobra, dziękuję bardzo. Czyli 14 czerwca będziemy mieli te wybory przedterminowe. Szanowni państwo, w sprawie uchwała dotycząca określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Strumień Śląskie na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji. Jak państwo wiecie, przystąpiliśmy, bo już wcześniej to sygnalizowałem, do opracowania tego dokumentu strategicznego. Zgodnie z artykułem 10e w ustawie o samorządzie gminnym, Rada Gminy w drodze uchwały określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w artykule 6 ustęp 3 ustawy o zasadach i prowadzenia polityki rozwoju. Powyższe wiąże się z faktem, iż końcem bieżącego roku upływa okres obowiązywania strategii rozwoju gminy Strumień Śląskie na lata 2013-2022, w związku z czym konieczne jest podjęcie prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego na kolejne lata. Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce politykę rozwoju, prowadziła szereg zmian integrujących wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych, również na poziomie lokalnym. Ponadto znowelizowana została ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na skutek czego w tej ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy, jej projektu i aktualizacji, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego gminy. Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralności dokumentów. Strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Ponadto strategia określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym. Szanowni państwo, w tym harmonogramie zostały uwzględnione wszystkie działania związane z powołaniem zespołu do spraw opracowania projektu strategii gminy Strumień Śląskie, przeprowadzenia badań ankietowych, które już są rozsyłane, jak państwo wiecie, wśród mieszkańców, przeprowadzenie przy udziale ekspertów zewnętrznych warsztatów strategicznych, przeprowadzenie również warsztatów strategicznych z zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych, jak również określenie słabych i mocnych stron gminy Strumień Śląskie, szans i zagrożeń. Następnie przygotowanie projektu strategii zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym ogłoszenie konsultacji, przeprowadzenie konsultacji, zebranie uwag do projektu strategii, które wpłynęły w toku konsultacji, czy opracowanie projektu strategii uwzględniającego wynik konsultacji, przygotowanie projektu strategii do przedłożenia zarządowi województwa dolnośląskiego oraz jego przekazanie i przygotowanie ostatecznego projektu strategii uwzględnieniem treści opinii zarządu województwa Stronia Śląskiego. I to są te etapy, które mamy wdrożyć jako ten harmonogram prac. Planowany termin przyjęcia strategii to będzie trwało kilka miesięcy. Myślę początek przyszłego roku, czyli roku 2023. Więc teraz rozpoczęliśmy już pracę nad tymi działaniami w związku z opracowaniem nowego dokumentu strategicznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy z Państwa jakieś pytania do Pana Burmistrza w tym temacie? Nie ma. Opiniowały to trzy komisje. Bardzo proszę Panią Magdalenę Laskowską, Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, o opinię. Dziękuję Panie Przewodniczący. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Dobrowolski. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Komisja Infrastruktury projekt uchwały opiniuje pozytywnie, jednogłośnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. I Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju, Pan Remigiusz Sławik. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednomyślnie i wnosi o przyjęcie go bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję Państwu za opinię. Panie Agnieszku, ruszamy z głosowaniem. System uruchamiamy. Bardzo proszę o oddanie głosu. Za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. I tym sposobem, Szanowni Państwo, zakończyliśmy opiniowanie projektów uchwał. Dziękuję bardzo za pracę nad tymi uchwałami, które zdzielą wyjaśniane było spraw. Spotykaliśmy się, wyjaśnialiśmy. Dziękuję Państwu za to. Teraz przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę Pan Dariusz Chromy z Burmistrza Stronia Śląskiego. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. W pierwszej kolejności chciałbym przekazać taką informację. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku na sesji Rady Gminy informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w artykule 36 ustęp 1-3 i ustęp 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w ustępie 6 i 7. Informacja o roszczeniach na podstawie artykułu 36 ustęp 1-3 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Artykuł 36 ustęp 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może za zastrzeżeniem ustępu drugiego żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń, o których mowa w ustępie pierwszym, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ustępie 1-2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Dane za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. W ubiegłym roku nadal toczył się spór gminy Stronie Śląskiej i osób fizycznych dotyczący żądania wykupu nieruchomości na łączną kwotę 900 tysięcy złotych. Sprawa trwa od roku 2016. Obecny etap postępowania to ponowne rozpoznanie sprawy po uchyleniu wyroku sądu pierwszej instancji przez sąd apelacyjny. W stosunku do wyżej wskazanej sprawy zajęto negatywne stanowisko odnośnie ich zasadności.
I druga informacja o wydanych decyzjach o ustaleniu jednorazowych opłat w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą. Artykuł 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 nie wydano decyzji, o których mowa była wyżej. To taka informacja dotycząca zagospodarowania przestrzennego. A teraz przechodzę do spraw bieżących, które się wydarzyły między sesjami. Następnie burmistrz wydał zarządzenie numer 682 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z funduszy pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz Ukrainy, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Następnie wydałem zarządzenie numer 683 w sprawie zmian w budżecie gminy Stronie Śląskie na rok 2022 i zarządzenie 684 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stronie Śląskie. Wydałem zarządzenie numer 685 w sprawie przeznaczenia do użyczenia na czas nieokreślone nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Starej Morawie stanowiących własność gminy Stronie Śląskie na rzecz Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia spółka ZO. Tutaj chodzi o teren, ponieważ minął już ten okres operatora, że tak powiem, bo do tej pory operatorem wyłonionym, jeżeli chodzi o prowadzenie zalewu w Starej Morawie i kąpieliska, był Stroński Park Aktywności, a teraz możemy to przeznaczyć do użyczenia i stąd te zarządzenia. Następnie burmistrz wydał zarządzenie 686 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Stronie Śląskie przeznaczonej do użyczenia na czas nieokreślony. I zarządzenie 687 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie gminy Stronie Śląskie, stanowiących własność gminy Stronie Śląskie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Rozpatrzyłem wniosek firmy Alkom w sprawie uzgodnienia trasy przyłącza kablowego niskiego napięcia do zasilania placu budowy w miejscowości Kamienica. I tutaj wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomościami w obrębie kamienicy stanowiącymi własność gminy Stronie Śląskiej na cele budowlane dla inwestora Tauron Dystrybucja oddział Wałbrzychu. Kolejny wniosek tej samej firmy, również przyłącze kablowe niskiego napięcia, ale tym razem do zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Stara Morawa. I tutaj wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomościami. To są dwie działki w obrębie Starej Morawy stanowiącymi własność gminy Stronie Śląskiej, również na cele budowlane dla inwestora Tauron Dystrybucja oddział Wałbrzychu. Kolejny wniosek tej samej firmy, uzgodnienie trasy przyłącza kablowego niskiego napięcia do zasilania czterech domków letniskowych w miejscowości Stara Morawa i tutaj wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomościami, działkami gminnymi na cele budowlane dla inwestora Tauron Dystrybucja i kolejny wniosek firmy Alkom, również umieszczenie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie budowy przyłącza elektroenergetycznego do zasilania budynku wielolokalowego przy ulicy Morawka 40 w Stroniu Śląskim. I tutaj wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Stronie Śląskie na cele budowlane dla inwestora Tauron Dystrybucja. Wniosek firmy Felectrim z siedzibą w Stroniu Śląskim, uzgodnienie lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia do domu jednorodzinnego w miejscowości Stronie Śląskie i tutaj wyrażono zgodę na zaproponowaną trasę przyłącza kablowego i na zajęcie części działki gruntu w obrębie Stronia Wsi na umieszczenie tych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, oczywiście dla inwestora Tauron Dystrybucja w Wałbrzychu.
rozpatrzono wniosek naszego mieszkańca w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie części działki w obrębie Goszowa stanowiącej własność gminy Stronie Śląskie w celu budowy przyłącza sanitarnego i tutaj wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla tego inwestora. Wniosek inwestora Tauron, obsługa klienta w sprawie wyrażenia zgody na podwieszenie kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej nad działkami gruntu stanowiącymi własność gminy Stronie Śląskie w obrębie wsi Stary Gierałtów i Goszów i tutaj była udzielona zgoda. Jest to niezbędne do realizacji na terenie gminy Stronie Śląskie zadania pod nazwą budowa sieci szerokopasmowej zgodnie z wymogami dla sieci NGA w ramach projektu POPC. Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach. To jest, Szanowni Państwo, te działania, które jeszcze trwają w tej chwili i związane są właśnie z budową tego szerokopasmowego internetu. Następnie rozpatrzono wniosek Tauron obsługa klienta również na podwieszenie kabla światłowodowego w tej samej sprawie, tylko tutaj w obrębie Bielic, Trachocina i w obrębie Stronia Śląskiego. I również została wyrażona zgoda na budowę tej sieci szerokopasmowej i podwieszanie tych kabli. Następnie rozpatrzyłem wniosek firmy Krautur w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa i powyżej 18% zawartości alkoholu w restauracji Zielone Wzgórze w Bolesławowie i wyrażono zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w tym miejscu. Następnie wydano zarządzenie 688 w sprawie zmian w budżecie gminy Stronie Śląskie na rok bieżący i zarządzenie 689 w sprawie przyjęcia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Następnie rozpatrzono wniosek firmy Alkom, znowu sprawy związane z przyłączami kablowymi niskiego napięcia i zasilanie do budynku mieszkalnego w obrębie tym razem Goszowa i wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomościami gminnymi w tym samym obrębie na cele budowlane dla inwestora Tauron Dystrybucja. Kolejny wniosek. Tych przyłączeń bardzo dużo, Szanowni Państwo, ale tylko się cieszę, że inwestycje trwają. Jest bardzo dużo budów na terenie gminy Stronie Śląskiej, stąd też tak dużo tych przyłączy. Kolejny wniosek firmy Alkom. Trasa przyłącza kablowego niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego w obrębie Stronia Wsi. I tutaj wyrażono zgodę na dysponowanie nieruchomościami gminnymi na cele budowlane dla inwestora Tauron Dystrybucja. Wniosek firmy Felectrim w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia do domu jednorodzinnego w miejscowości Nowa Morawa tym razem i tutaj uzgodniono zaproponowaną trasę i zajęcie części działki gruntu gminnych i umieszczenie infrastruktury elektroenergetycznej. Oczywiście dla inwestora Tauron Dystrybucja. Następnie zapoznałem się z informacją dotyczącą działalności strażników miejskich w miesiącu kwietniu bieżącego roku. W okresie tym udzielono 27 pouczeń, nałożono 4 mandaty karne kredytowe na kwotę 750 zł. W trakcie 25 samodzielnych patroli funkcjonariusze dokonali 10 patroli w rejonie przedszkola miejskiego oraz 10 patroli w rejonie szkoły podstawowej. W godzinach porannych pod kątem parkowania pojazdów i bezpieczeństwa dzieci strażnicy w okresie sprawozdawczym udzielili 19 asyst dla policji, 1 asystę dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim i 1 dla pracownika Urzędu Miejskiego. Ponadto przeprowadzone były kontrole w zakresie parkowania pojazdów na terenie spółdzielni mieszkaniowej w strefie zamieszkania oraz w rejonie Urzędu Miejskiego. Prowadzone były kontrole parków miejskich pod kątem wyprowadzania psów i spożywania alkoholu. Wykonano również 2 wywiady środowiskowe dla Urzędu Skarbowego i 2 dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Przeprowadzono również weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Stronie Śląskiej w postępowaniu w sprawie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego. W miesiącu kwietniu bieżącego roku strażnicy odbyli wspólnie z funkcjonariuszami policji 11 patroli. Strażnicy miejscy wykonali łącznie 36 patroli
z czego 20 pieszo, 5 rowerowych i 11 zmotoryzowanych. Wydałem zarządzenie nr 690 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola miejskiego imienia Jana Pawła II w Stroniu Śląskim i zarządzenie 691 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego sprawozdania finansowego gminy Stronie Śląskie za 2021 rok. I również wydano zarządzenie 692 w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego i powołania nowego członka zespołu interdyscyplinarnego. To była zmiana w związku tutaj odejściem naszego kierownika posterunku policji w Stroniu Śląskim i powołania nowego i stąd te zmiany w zespole interdyscyplinarnym. Następnie rozpatrzono wniosek naszej mieszkanki w sprawie wydzierżawienia części gruntu stanowiącej własność gminy Stronie Śląskie w celu umieszczenia reklamy. I wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Rozpatrzono wniosek dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, pani Moniki Ostrowskiej, w sprawie sfinansowania kwotą 2,5 tysięcy złotych organizacji Dnia Dziecka na Orliku pod hasłem Trzeźwo, Zdrowo na Sportowo i wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Następnie rozpatrzono wniosek dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w sprawie sfinansowania kwotą 2 tysięcy złotych poczęstunku i upominków dla uczniów pikniku integracyjnego Przystanek Zdrowie w Zespole Szkół Samorządowych. Uczestnikami pikniku będą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Termin realizacji to również 1 czerwca, tak, bieżącego roku i wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Rozpatrzono wniosek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Stroniu Śląskim w sprawie objęcia honorowym patronatem lotu gołębi pocztowych fundowania nagród dla 10 najlepszych hodowców. Lot odbędzie się 11 września w miejscowości Cedynia i wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Następnie wydano zarządzenie 693 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny arkusza organizacji przedszkola miejskiego imienia Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest gmina Stronie Śląskie. Następnie zarządzenie 694 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2022-2023 arkusza organizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, którego organem jest gmina Stronie Śląskie. No i zarządzenie 695 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola miejskiego imienia Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. O wynikach będę mówił później. Burmistrz następnie wydał zarządzenie 695 w sprawie 96, przepraszam, w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola miejskiego imienia Jana Pawła II w Stroniu Śląskim i zarządzenie numer 697 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury za rok 2021, dla której organizatorem jest gmina Stronie Śląskie. Następnie burmistrz przekazał do zaopiniowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych złożony przez firmę REMA. Następnie wniosek również na sprzedaż napojów alkoholowych złożonych przez punkt sprzedaży przy ulicy Klonowej i zaopiniowanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych złożonych przez Górski Poranek. Następnie wyrażono zgodę na przekazanie gadżetów promocyjnych dla Ludowego Zespołu Siekiereczki jako nagrody w organizowanym przez zespół konkursie podczas Dni Stronia Śląskiego w dniu 17 czerwca bieżącego roku. Następnie wyrażono zgodę na wniosek organizatora na przesunięcie aktualnej trasy imprezy rowerowej pod nazwą Muflon Track w dniach 27-29 maja bieżącego roku. To jest ta impreza, która się odbyła właśnie w poprzednim weekendzie, w tym weekendzie, który minął. Następnie wyrażono udział, znaczy zgodę na udział maskotki gminnej Stronisław w pikniku integracyjnym Przystanek Zdrowie organizowanym przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Państwo już się zapoznali na pewno, Stronisław do nas dotarł, już jest w całej okazałości. Oczywiście tam czekamy jeszcze na pewne gadżety, które mają dotrzeć dla niego. Chodzi tutaj o obuwie,
bo przy złej pogodzie wiadomo, on jest taki wykonany z materiału pluszowego i mógłby się bardzo pobrudzić, a dużo jest tego koloru żółtego w nim, więc żeby był zabezpieczony, ale dzisiaj też wystąpił, bo w CETiKu była taka bardzo fajna impreza z okazji Dnia Dziecka, którą przygotowali seniorzy dla naszych przedszkolaków i dla naszych uczniów najmłodszych ze szkoły podstawowej. To było przedstawienie bajkowe, odbyło się w CETiKu i tam właśnie Stronisław też wystąpił, więc jest naprawdę atrakcją milusińskich naszych najmłodszych mieszkańców. Cieszymy się bardzo, że mamy już tą maskotkę tutaj u nas w gminie, a niebawem dotrą do nas oczywiście maskotki mniejszego formatu, nie wiem, 20-centymetrowe, które też myślę będą fajną atrakcją dla naszych dzieci. Następnie rozpatrzono wniosek Tauron Obsługa Klienta na budowę telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej oraz na posadowienie nowo projektowanych słupów technicznych na działce w obrębie starego Gierautowa. Czyli to jest znowu związane z tą budową sieci szerokopasmowej, tylko w innym obrębie. I wniosek firmy Felectrim w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia do domu jednorodzinnego w miejscowości Stara Murawa. I tutaj wyrażono zgodę na zaproponowaną trasę przyłącza kablowego i zgodę na zajęcie działek gminnych, oczywiście dla inwestora Tauron Dystrybucja. Kolejny wniosek firmy też Felectrim, uzgodnienie lokalizacji przyłącza kablowego niskiego napięcia do domów jednorodzinnych w miejscowości Goszów. I tutaj wyrażono zgodę na zaproponowaną trasę przyłącza kablowego i wyrażono zgodę na zajęcie działek gminnych na umieszczenie tych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej dla inwestora Tauron Dystrybucja i firmy Alkom. Również uzgodnienie trasy przyłącza kablowego niskiego napięcia do zasilania domów jednorodzinnych w miejscowości tym razem Kamienica. Więc widzicie Państwo, że no w każdym obrębie coś się dzieje. Jest bardzo dużo tych inwestycji. Tutaj również została wyrażona zgoda na zajęcie działek gminnych i wniosek kolejny tej firmy Alkom. Przyłącze kablowe niskiego napięcia również w miejscowości Kamienica i tutaj została wyrażona zgoda dla inwestora Tauron Dystrybucja na zajęcie działek gminnych. Szanowni Państwo, to tak z bieżącej działalności, ale teraz chciałbym powiedzieć jeszcze, co się wydarzyło w tym okresie. No, ważną informacją, którą chciałem przekazać tutaj Państwu, jest to, że wczoraj było rozstrzygnięcie drugiego naboru funduszu rządowego Polski Ład Inwestycji Strategicznych. Gmina złożyła trzy wnioski, jak Państwo pamiętacie, bo o tym informowałem. Jeden wniosek dotyczył budowy czy remontu drogi sportowej. Drugi wniosek dotyczył drugiego etapu modernizacji Parku Morawka. No i trzeci wniosek, najwyższy, jeżeli chodzi o kwotę, dotyczył udostępnienia nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedzia. Otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 9 milionów 702 tysięcy złotych na zadanie drugie dotyczące modernizacji Parku Morawka, ten drugi etap. Czyli taką kwotę otrzymaliśmy. Czekamy teraz na kolejne rozstrzygnięcie tak zwanych wniosków popegeerowskich, bo takie dwa wnioski złożyliśmy. W połowie czerwca ma być ogłoszony jak gdyby rozstrzygnięcie tych dofinansowań. Tam złożyliśmy dwa wnioski. Cieszę się bardzo, Szanowni Państwo, bo to pozwoli nam tą inwestycję, która została rozpoczęta i już dużo się dzieje w obrębie tam właśnie Parku Morawka, ulicy Sportowej i tej całej infrastruktury tam ma powstać, więc jeżeli nam się uda i wszystko na to, znaczy warunki będą sprzyjające, żeby zakończyć to w odpowiednich terminach, no bo teraz musimy oczywiście kolejny przetarg ogłosić w tej sprawie, żeby zakończyć tą inwestycję w całości. Oczywiście ubolewam bardzo, że nie otrzymaliśmy dofinansowania na zadanie takie nasze strategiczne dotyczące Jaskini Niedźwiedziej, ale jak Państwo obserwowaliście
te promesy, które zostały przyznane, to one oscylowały bynajmniej na naszym terenie w granicach 10 milionów złotych, tak, dla każdej gminy. Albo maksymalnie gminy otrzymały 10 milionów złotych, bo może tak by trzeba było powiedzieć. Więc te kwoty były zmniejszone, więc takie inwestycje i zadania, które były wycenione na 20-30 milionów dla takich małych gmin, jak gdyby nie przeszły. Tym bardziej, że wniosków złożono na kwotę chyba ponad 70 miliardów złotych, a do podziału było 20 miliardów, więc no to robi też jak gdyby od razu rozeznanie, że trzeba było coś tam ukrócić. Ale cieszymy się z tych pieniędzy, które otrzymaliśmy bardzo. Myślę, że to jest bardzo ważny zastrzyk dla nas, dla naszych inwestycji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, szanowni państwo, o której tutaj chciałbym wspomnieć. Jak czytałem w sprawozdaniu tym szczegółowym, została powołana zarządzeniem 690 komisja konkursowa w sprawie wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola miejskiego w Stoniu Śląskim. I tutaj do konkursu przystąpiła jedna kandydatka w osobie obecnie nam panującej pani dyrektor Celiny Chęć-Drańczuk. I pani Celina Chęć-Drańczuk otrzymała bezwzględną większość głosów członków komisji i zgodnie z paragrafem 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. I komisja przekazała całą dokumentację postępowania konkursowego, więc wyłonionego mamy kandydata na kolejną kadencję. Oczywiście uroczystość będzie na następnej sesji. Tutaj pani dyrektor bardzo podziękujemy i pogratulujemy, ale już państwa informuję, że kandydatka została wyłoniona i zostało wydane zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia tej funkcji dyrektora przedszkola miejskiego pani Celinie Chęć-Drańczuk na kolejne 5 lat, począwszy od 1 września 2022 roku. Gratulujemy pani dyrektor, cieszę się bardzo. A na następnej sesji będą jeszcze inne okoliczności, tak? Dziękuję bardzo. Tak oficjalnie jeszcze podziękujemy, tak. Szanowni państwo, w okresie tym między sesjami również uczestniczyłem 19 maja w takim Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Bardzo taka fajna impreza, która już jest organizowana od 8 edycji. Ona się odbywa na Stadionie Miejskim, przy Alei Śląskiej. Była to okazja do spotkań z samorządowcami różnego szczebla, bo to chodziło też o burmistrzów, wójtów, ale też starostów, marszałków, też specjalistów, którzy tam byli. I były ciekawe panele dyskusyjne, rozmawialiśmy na temat uchodźców na Dolnym Śląsku, jak poprawić efektywność i jak im pomagać w dalszym ciągu, no bo ten problem dotyczy również gminy Stronie Śląskie. Na pewno tutaj teraz jest bardzo duża rola nas wszystkich osób, które mają u siebie naszych sąsiadów, no, że trzeba ich wspomagać w kontekście zatrudnienia, pracy, takiej aktywności zawodowej, bo wiecie państwo, do końca czerwca mamy jeszcze, rząd gwarantuje nam środki na utrzymanie Ukraińców, no ale później nie wiemy, co się wydarzy i myślę, że trzeba jak najszybciej przystąpić do takich działań związanych z pracą. Oczywiście my teraz i ten zespół, który został powołany do sprawy uchodźców, badamy kwestie naszych Ukraińców, którzy planują pozostać w gminie Stronie Śląskie, a którzy jednak, nie wiemy jak długo potrwa wojna, będą powracali, tak, na swoje terytorium, bo dla nas to jest bardzo ważne, z jakimi osobami będziemy musieli później pracować, żyć i funkcjonować. Więc dla nas to jest bardzo ważne, żeby przeprowadzić taką ankietę wprost, którzy Ukraińcy zamierzają tutaj pozostać w gminie Stronie Śląskiej i tutaj tą najbliższą przyszłość właśnie z naszą gminą tutaj wiążą. Kolejnym takim panelem były
Fundusze europejskie, na które czekamy z utęsknieniem, kwestia odblokowania tych środków pochodzących z Unii Europejskiej, plan odbudowy Polski i inne środki RPO, więc tutaj o tym rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie te środki zostaną uwolnione i będziemy mogli przystąpić do naszych zadań i projektów, które zostały też złożone. No i właśnie ten trzeci panel to był taki chyba najbardziej dyskusyjny, to co dzisiaj się u nas oddało, to była Dolnośląska Służba Zdrowia, wyzwania, inwestycje i zagrożenia. Jak Państwo wiecie, temat taki bardzo trudny, wrażliwy, ale potrzebny dla poprawy jak gdyby naszej bytności, naszych mieszkańców, naszego województwa. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałbym tutaj w imieniu organizatorów, czyli Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, zaprosić jutro, bo jutro jest 1 czerwca, na godzinę 15 na boisko Orlik w Stroniu Śląskim. Wiele atrakcji czeka dla naszych najmłodszych mieszkańców z gminy Stronie Śląskie. Fajna impreza, serdecznie zapraszam i składam najlepsze życzenia z tego miejsca dla naszych milusińskich. I oczywiście bądźcie tam, bo będzie się dużo działo, jest dużo atrakcji. Zespół Szkół Samorządowych zapewnia, że będzie naprawdę uroczo, zabawnie i pysznie. Szanowni Państwo, kolejna duża impreza, która się zbliża wielkimi krokami. Również rozpoczynamy Dni Stronia Śląskiego. Taki wyjątkowy też jubileusz i obchodów tych dni. To będzie trwało ponad 2 tygodnie, ale jest tak dużo wydarzeń w naszej gminie, a zwłaszcza jubileusze, które będą. No i takie te dwa festiwale, które chcemy przeprowadzić. Powracamy do festiwalu przeglądu kapel podwórkowych. Cieszył się popularnością i on będzie w tych pierwszych dniach naszych obchodów, bo rozpoczynamy 3 czerwca. Część oczywiście wydarzeń będzie w Cetiku, ale większość będzie w parku miejskim się odbywała, więc będą jubileusze, jubileusz Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej. Będzie przyznanie właśnie tych oznak honorowych zgodnie z podjętymi uchwałami dzisiaj przez Państwa. To też jest takie wydarzenie, to się odbędzie w Cetiku. Będzie jubileusz 70-lecia klubu sportowego Kryształ Stronie, więc dużo będzie wydarzeń. Zachęcam wszystkich Państwa do uczestnictwa, do promowania tych naszych wydarzeń, bo to jest nasze święto, święto naszych mieszkańców, a związane jest również z 55. rocznicą nadania praw miejskich, więc też jakaś taka, powiedzmy, okrągła rocznica. Serdecznie Państwa zapraszam mieszkańców, turystów, oczywiście gości, którzy do nas przyjadą na te nasze wydarzenia. Nie zabraknie oczywiście również gwiazd, które do nas przyjadą. W tych pierwszych dniach, kiedy będzie Stroński Festiwal Kapel Podwórkowych, będzie tutaj występował zespół Liber and Inoros i zespół Focus. Natomiast 17 czerwca przyjeżdża do nas jako gwiazda Daria, wokalistka, która uplasowała się na bardzo wysoko na listach przebojów. Jak Państwo wiecie, była też, chyba zajęła 2. miejsce w takim finale konkursu do Eurowizji, miała 2. miejsce, więc jest znana, myślę, przez nas wszystkich, zwłaszcza przez ludzi też młodych, więc gwiazdy też nas zaszczycą na tym jubileuszu. Serdecznie Państwa zapraszam na te obchody. Co jeszcze należałoby powiedzieć? No, rozpoczęliśmy oczywiście w tym miesiącu sezon rowerowy. Rozpoczął się tutaj przed Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim, więc rozpoczynamy też wszystkie działania związane ze sportem rowerowym. Odbyły się te zawody ostatnio, Muflon Track, właśnie takie 3-dniowe. Pogoda częściowo dopisała, częściowo nie. Kolejne zawody takie duże będą pod koniec lipca, więc rozpoczynamy wszystkie działania związane z rowerami. Uruchomiliśmy oczywiście tężnię solankową, jak Państwo wiecie, więc też zapraszam do korzystania z tej tężni solankowej w Parku Miejskim.
Trwają prace inwestycyjne, jak Państwo wiecie, w ramach też funduszy strategicznych Rządowego Funduszu Ład Polski. Już część dróg została wykonana. Wykonujemy też kanalizację w obrębie Stronia Wsi. Została wykonana już droga w Goszowie, w Starej Morawie. Pracujemy teraz nad drogą w Strachocinie. Będziemy oczywiście przechodzili teraz na Goszów, więc te zadania, które mieliśmy wskazane, się rozpoczęły. Również trwa już od 16 maja kontynuacja budowy wieży na Śnieżniku, więc w chwili obecnej są prace związane z obłożeniem właśnie tymi kamieniami, które zalegają tam na kopule Śnieżnika, więc wykonany jest ta spódniczka, tak powiem, tej wieży. No i później oczywiście oszklenie. Przypominam, że jednak planujemy to otwarcie na wrzesień, tak? Nie chcemy tutaj przyspieszać, nawet jak prace będą wcześniej, ale chcemy się też przygotować do tej uroczystości otwarcia wieży. Myślę, że warunki nam będą sprzyjały, zwłaszcza warunki te atmosferyczne, bo większość teraz prac, zwłaszcza tego szkła, które będzie przewiezione, odbywać się będzie drogą powietrzną. Więc mam nadzieję, że te wszystkie prace będą w terminie i szczęśliwie uda nam się zakończyć tę inwestycję, no i otworzyć wieżę na ten sezon, powiedzmy taki jesienny, ale myślę, że to będzie początek września, na pewno Państwa będziemy o tym informować. Chciałbym też powiedzieć, że odbędzie się 21 stycznia spotkanie w ramach tego zespołu powołanego w ramach planu odnowy, nie planu odnowy, tylko planu ochrony Natura 2000. Zaplanowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zebranie odbędzie się w CETIK-u z udziałem oczywiście wszystkich zainteresowanych, przedsiębiorców, inwestorów, mieszkańców i innych podmiotów, które chciałyby uczestniczyć. Też serdecznie zapraszam, bo jak Państwo wiecie, ostatnie spotkanie, no, był taki wydźwięk, że rozmawialiśmy na ten temat, co nas boli, czego nie będzie można może wykonać w ramach tego planu, czy w ramach tych obszarów chronionych i brakowało nam przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz ta dyrekcja będzie. Protokół z ostatniego spotkania, które było organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Śnieżnika, zostało przekazane. Ja osobiście zawoziłem też do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby im przekazać te wszystkie uwagi i wątpliwości, które się nasuwają w ramach prowadzonych prac nad tą inwentaryzacją. Więc zapraszam na to spotkanie, żeby podyskutować. Ktoś, myślę, też odpowie na wiele tych pytań, które w ten czas było zadanych. To chyba tak w skrócie albo nie informacje. Aha, jeszcze chciałbym się tutaj, jak rozmawialiśmy o rowerach, Szanowni Państwo, gmina Stronie Śląskie, przyjazna rowerzystom, została zgłoszona do drugiego etapu konkursu gmina przyjazna rowerzystom w ocenie turystów, kolarzy organizowanego przez PTTEK. Do konkursu gminy zgłaszają turyści, kolarzy z całej Polski. Dziękuję bardzo za tą nominację. Jest to kolejna nominacja gminy do tego zaszczytnego konkursu. No i chyba to wszystko, Szanowni Państwo, co chciałbym przekazać w takim skrócie. Mam jeszcze sprawy odpowiadać na sprawy komisji, ale to może zrobimy w sprawach Rady, jak Państwo będziecie rozmawiać. I chyba to są najważniejsze rzeczy, które chciałbym Państwu. Dziękuję Panie Burmistrzu. Przechodzimy do punktu następnego. Chyba, że macie Państwo jakieś pytania do Pana Burmistrza odnośnie sprawozdania, to bardzo proszę. Nie widzę, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, to jest interpelacja radnych. Wpłynęła do mnie interpelacja radnych Pani Magdaleny Laskowskiej, Zdzisława Pakuły i Wiesława Ryczka. Interpelacja w sprawie opłat za odpady komunalne naliczanych przedsiębiorcom niewytwarzającym poszczególnych frakcji odpadów. Przekazuję to Panu Burmistrzowi. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Więcej do mnie nie wpłynęło żadnych interpelacji, tylko ta jedna. I przechodzimy teraz do następnego punktu. Zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie ma zapytań. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. W sprawach bieżących Rady chciałbym tutaj odpowiedzieć na pytania,
które i wnioski, które zostały sformułowane przez nasze komisje. Komisja Rozwoju Gospodarczego. Komisja wnioskuje o postawienie toalet przenośnych typu Toy Toy na trasach narciarstwa biegowego w Bielicach. Uważamy, że postawienie takich toalet byłoby wskazane z uwagi na fakt dużej ilości turystów w sezonie odwiedzających tę okolicę. Proszę Państwa, tak, ja to potwierdzam, bo turystów bardzo dużo przyjeżdża, jeżeli mamy sezon narciarstwa biegowego. I tylko się zastanawiamy, bo chcielibyśmy postawić te toalety przenośne wówczas, kiedy zrobimy płatny parking w tym miejscu, bo te toalety trzeba opróżniać, no i jakiś porządek musi być, więc chcielibyśmy wprowadzić tam odpłatny parking. Mamy tutaj dzierżawę Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lądek-Zdrój na prowadzenie właśnie tego parkingu. I wówczas takie toalety by mogły się pojawić. Tutaj miałem też sygnał od radnego w sprawie Bielic, bo to nie tylko sezon zimowy, ale też sezon letni. Gromadzi rzesze ludzi i turystów, którzy przyjeżdżają do Bielic i to było udowodnione na przykład 1 maja, gdzie dostałem taki filmik i to pokazuje, że tych turystów naprawdę jest tak jak w sezonie zimowym. Więc musimy się bardzo mocno zastanowić, czy to będą tojtojki, czy to będzie jakaś inna toaleta, ale coś musimy z tym zrobić, bo rzeczywiście turyści załatwiają się na gruntach prywatnych i później umieszczają takie dziwne tabliczki albo napisy, że to jest teren prywatny, proszę nie zaśmiecać albo nie załatwiać się na moim terenie. Już kilkakrotnie zwracałem się do pana burmistrza w sprawie poprawy tej stanu rzeczy, ale nie ma odzewu. No takie karteczki wieszają właściciele, mają prawo, dlatego trzeba ten problem rozwiązać. No dziwne jest, że ludzie wykorzystują te miejsca właśnie prywatne i tam po prostu załatwiają się. No ale chcemy to uregulować jak najszybciej, żeby te toalety przenośne powstały. Komisja zwraca się drugi taki wniosek z prośbą, aby ratrak był zawsze sprawny i gotowy do pracy przed sezonem zimowym o wykonaniu w okresie letnim wszelkich napraw i prac konserwatorskich. No staramy się, proszę Państwa, nie rozumiem tego wniosku i pytania, żeby ten ratrak był jednak sprawny przed sezonem i wszystko robimy, żeby on wystartował w odpowiednim czasie i to czynimy. Więc kiedy jest sezon letni, prowadzone są prace serwisowe, naprawcze i nie wiem, dlaczego takie pytanie, ale okej, no nie ma się co zwracać z prośbą komisja, tylko my po prostu działamy w tej materii. Ad vocem? To ja może panu wyjaśnię, panie burmistrzu. Dochodziło o to, że to dawno temu była ta komisja i z tego co, w każdym razie ten głos płynął od pewnych przedsiębiorców, którzy byli na spotkaniu, że właśnie były jakieś problemy, że ten ratrak nie wyjechał i to ja rozumiem, że były inne czasem przyczyny niż oni sami myśleli, a myśmy po prostu napisali wniosek po to, żeby była jasna sytuacja, że robimy to wcześniej, koniec, kropka i żeby nie było. Także tak to bardzo fajnie chciałem wyjaśnić. Dziękuję. Ale panie dyrektorze, to musiał pan podać, do mikrofonu. Pan dyrektor zarządza ratrakiem, więc to zapraszam tutaj. Od razu odpowiemy wspólnie. Proszę Państwa, panie dyrektorze, proszę obok do mikrofonu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przegląd zawsze jest robiony wcześniej. Także ratrak wyjeżdża na trasę już po przeglądzie. Także podejrzewam, że to chyba chodziło o inne kwestie. Dlaczego ratrak nie wyjechał? Nie, ratrak nie wyjechał dlatego, że nie miał przeglądu, tylko ratrak nie wyjechał dlatego, że warunki pogodowe były nieodpowiednie. My musimy dbać o nasz sprzęt. Zdajemy sobie sprawę, że ratrak powinien jeździć po śniegu, a nie po drogach górskich, tak? Drogach szutrowych, drogach, które są, że tak powiem, obfitują może w ten sposób w kamienie, tak? To niszczy te gąsienice, które są, składają się z elementów gumowo-aluminiowych i to myślę, że ja pamiętam tą sytuację, tam było opisane, że ratrak nie pojechał, a śnieg spadł. Proszę Państwa, śnieg spadł oczywiście, ale poziom 10 czy 15 centymetrów to nie jest poziom śniegu, który pozwala na to, żeby ratrak wyjechał. Musimy pamiętać również o tym i musimy to też tłumaczyć czy turystom, czy gestorom bazy naszej tutaj lokalnej, że nasz ratrak wyjeżdża z poziomu tam około 700 czy 700 paru metrów,
i dopiero dojeżdża na wysokość 1000 czy ponad 1000 metrów. Na poziomie 700 metrów mamy te warunki, jakie mamy, i one nie są równe tym, które panują w górnych partiach gór bialskich. Także tak to wygląda. Obiecuję, są robione przeglądy wcześniej. Jeśli są jakieś pytania odnośnie ratraka, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Rybnik już chciał się coś zapytać. Bardzo pan proszę. Dyrektor był łaskaw się odnieść do sytuacji, która miała miejsce w mediach społecznościowych. Ja o tym nie mówię. Tutaj były konkretne osoby i konkretnie mówiły to na posiedzeniu komisji. Także następnym razem wypada mi tylko pana dyrektora zaprosić na posiedzenie i skonfrontować to zdanie przedsiębiorców z panem dyrektorem. Czy to było bardzo rzeczywiście proszę, opóźnienie w przygotowaniu ich zdaniem, czy pan dyrektor... Także na przyszłość zapraszam na posiedzenie komisji. Dziękuję. Dziękuję. Na pewno przyjmę zaproszenie. Dziękuję panie dyrektorze za wypowiedź. Panie burmistrzu, prosimy, idziemy dalej. Kolejny wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego. W związku z dużym zainteresowaniem i dobrą jakością map narciarstwa biegowego zwracamy się do realizatorów o wcześniejsze wydanie i wprowadzenie do obiegu. Szanowni Państwo, mapy mamy niedobrej jakości, tylko bardzo dobrej jakości, jak Państwo wiecie. I to nie tylko narciarstwa biegowego, ale też te mapy letnie, że tak powiem, szlaków, tylko tras rowerowych, tak? Natomiast jest taki pomysł i to już podjęta taka decyzja została, że będziemy te mapy przekazywali naszym gestorom i przedsiębiorcom odpłatnie. No po prostu skończyło się już rozdawnictwo. My ponosimy dosyć duże koszty na wydrukowanie tych map i jakąś tam symboliczną kwotę ustalimy za te mapy. Oczywiście i gestor będzie mógł albo ją sprzedawać, albo ją przekazywać dla swoich turystów, ale tutaj chcemy zrobić odpłatnie. Oczywiście ta część map, która podlega promocji gminy i tak dalej, czyli będzie przekazywana nieodpłatnie, to taka rezerwa będzie. Ale jeżeli chodzi o gestorów, to tutaj chcemy wprowadzić odpłatność, tak jak mówię, chociaż po tych prawie kosztach wydruku tej mapy, natomiast właśnie przedsiębiorcy już sami podejmą decyzję, czy będą chcieli je rozdawać swoim gościom i turystom, czy będą chcieli je sprzedawać, to już jest sprawa jak gdyby gestorów. Więc staramy się, żeby mapy, aktualne mapy były wydawane i przekazywane do realizacji z wyprzedzeniem, więc staramy się zawsze przed sezonem mieć już ten materiał czy ten produkt promocyjny do dyspozycji, więc staramy się, żeby też to było wszystko w terminie dystrybuowane. Dziękuję. Jeszcze chwileczkę do tego tematu pan Sławik, bardzo proszę. Ja znowu uściśle sprecyzuję, że to też był głos przedsiębiorców i powiem szczerze, oni dokładnie w tym duchu by się zwracali, że nawet żeby były one odpłatne, ale żeby była też ich większa ilość. Sam się z tym często borykam, że kończą się te właśnie darmowe i nie mam co następnym dać. I my po prostu jako przedsiębiorca teraz powiem, zwyczajnie w taki system odpłatny chętnie byśmy wchodzili i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo panie burmistrzu. Kolejne wnioski, tym razem Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego. Pierwszy wniosek. Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej Stronia Śląskiego z wydzieloną strefą dla zatrzymanych. Wniosek mi się bardzo podoba, szanowni państwo, i chciałbym go jak najszybciej zrealizować. I to jest też jak gdyby wniosek komisji rewizyjnej, która pracowała nad działalnością straży, bo ten wniosek też tam wypłynął. No chcemy zrobić wszystko, żeby jednak ten samochód oznakowany zakupić dla straży, żeby byli bardziej skuteczni i tak dalej. Robimy w tej chwili rozeznanie cenowe. Szukamy oczywiście środków w budżecie, bo nie mamy zabezpieczenia w chwili obecnej na to, żeby to nam wszystko zagrało, bo muszę mieć środki w budżecie, czyli muszę mieć przychylność państwa radnych, że te środki są zabezpieczone, no i później przystąpić do już samego zakupu samochodu. Więc jak państwo wiecie, jestem zwolennikiem od samego początku, aby ten samochód dla straży był. Bo wiemy, jak rozległa jest gmina w Stronie Śląskie. Strażnicy nie tylko obsługują miasto, obsługują też teren gminy. Przychodzi właśnie okres zimowy, który trwa kilka ładnych miesięcy. No i warunki są trudne, więc chcemy stworzyć, żeby ten strażnik pojawił się
jak najszybciej, żeby było bezpieczniej, więc wszystko robimy, żeby ten samochód, ten radiowóz oznakowany dla naszej straży zakupić. Rowery jak najbardziej w lecie już są wykorzystywane, ale tak jak mówię, w okresie później tym, czy złej pogody nawet, deszczowej i tak dalej. A zresztą używanie samochodu prywatnego dla strażników do celów właśnie tych służbowych, przewożenia, że tak powiem, trudnych klientów zatrzymanych, czy jakieś zwierzątka i tak dalej, to chyba nie bardzo. Musi być to jakiś samochód taki służbowy, który będzie spełniał te wymogi. Jak najbardziej. Następnie wymiana mebli biurowych i żaluzji w siedzibie gminy, w siedzibie Straży Miejskiej. To mamy, jest planowany oczywiście remont, może nie taki całościowy, ale zrobimy na pewno pomalowanie pomieszczeń i tak dalej. I wymiana tych mebli, na ile tam będziemy mogli, mamy część tam z darowizny, więc myślę, że uda nam się zmienić troszkę wyposażenie Straży Miejskiej w tym roku. No i oczywiście znak drogowy to trzeci wniosek, strefa zamieszkania, tak zwany znak D40 i zamontowanie znaku drogowego, zakaz postoju B35 z określeniem czasu okresu postoju do 10 minut przy wjeździe na ulicy Nadbrzeżnej 28, droga do przedszkola miejskiego. Temat też wszystkim znany, od lat wałkujemy, to chcemy dokonać zmian. Szanowni Państwo, zleciliśmy teraz zmianę organizacji ruchu. Prawdopodobnie zginie tam znak strefa zamieszkania. Będzie ustawiony znak zakaz postoju z określeniem tego czasu okresu. Tylko tak jak mówię, musimy mieć zaakceptowany zmianę organizacji ruchu, żeby właśnie te wszystkie uwagi, protesty, które wynikają i ze strony osób, które dojeżdżają czy dowożą dzieci do przedszkola i mieszkańców, którzy tam mieszkają, żeby to wszystko pogodzić i zlikwidować ten niepotrzebny spór. Więc tutaj jesteśmy w trakcie opracowania, nawet już jakieś propozycje przyszły, jeżeli chodzi o zmianę organizacji ruchu. Przesunięcie przejścia dla pieszych to czwarty wniosek komisji. Na ulicy Mickiewicza, rejon L Domu, w głąb ulicy Mickiewicza za drzewo oraz obniżenie krawężników w tym rejonie. Ja rozumiem, że jest utrudniony wyjazd, jak się jedzie z ulicy Mickiewicza i nie widać tutaj, bo drzewo przysłania i tablica, która tam jest, osoby, które planują przejść przez te pasy właśnie na ulicy Mickiewicza. Powiem Państwu, że moim marzeniem jest, żeby tam w ogóle zmienić i wybudować mini rondo, które by załatwiło tą sprawę, bo ta krzyżówka jest taka kontrowersyjna, chociaż tam nie było jakichś większych kolizji w ostatnim czasie, ani jakichś wypadków na tej krzyżówce, ale są takie rozwiązania mini ronda. Nie trzeba budować takich wysepek, jak my mamy tutaj teraz na naszym rondzie Zesłańców Sybiru, tylko mniejsze po prostu wskazanie, że jest ruch okrężny. Oczywiście trzeba tam zrobić przebudowę krawężników, chodników i tak dalej, ale to jest, jak myślę, do załatwienia, żeby jakoś to uregulować. Natomiast przesunięcie tego przejścia, czy znowu nie utrudni znowu widoczność, jak będziemy wjeżdżać z mostu tutaj, tak, na kogoś, bo znowu drzewo będzie nam zasłaniało z drugiej strony wejście przechodniów na ten chyba, no musimy to przeanalizować. Proszę? No drzewo jest takie wiekowe, że chyba będzie problem z wycięciem tego drzewa. Musi się zgłosić. Proszę bardzo. Więc tutaj analizujemy, ja ten wniosek zobaczyłem. Pani burmistrz, pani Niszewska w tym temacie. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze. Chciałem powiedzieć, że te przejścia jeszcze są wszystkie jednakowe, bo one są w obrębie tej dużej krzyżówki. One są blisko po prostu samej krzyżówki. Teraz jak jedno oddalimy, no to pozostałe zostaną, rozumiem, tak? Ale tak jak mówię, skłaniam się do ronda. Dobrze, się proszę bardzo. Pani burmistrz, rondo to uważam, że będzie tam bardzo słabe i już takie ronda powstały w Lądku, które są wręcz, nie wiem, niewidoczne. Tam nie ma, uważam, jak gdyby na wybudowanie ronda odpowiedniej powierzchni. To rondo będzie żałosne, biedne i w ogóle według mnie szkoda budować. No ale ja nie jestem specjalistą od dróg, a jeżeli chodzi o przejście, w niczym to nie będzie przeszkadzało, bo to będzie dosłownie przesunięcie o może 1,5 metra
i nawet samochody, które będą zjeżdżały z Nadbrzeżnej w kierunku Mickiewicza, będą mogły w całości stanąć przed przejściem, a w tej chwili przy skręcie w prawo samochód blokuje, a tak zjedzie w całości. Zresztą tutaj fachowiec jest, może się wypowiedzieć na ten temat, który akurat jest kompetentnym. Także ja uważam, że to będzie bardzo dobre. A rondo to będzie słabizna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę, jeśli coś daje. Czy słabizna, czy nie, to tak jak mówiła pani radna, to fachowcy ocenią, czy można tam coś zorganizować. Natomiast jeżeli chodzi o to przejście, to chciałbym zaznaczyć, że to nie jest droga gminna, tylko droga powiatowa. Wystąpimy do Zarządu Dróg Powiatowych. Już poszła, tak? Ale nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi w tej sprawie. Ale dobrze, przeanalizujemy i tą kwestię przesunięcia przejścia dla pieszych, bo to może jest mniej kosztowne, ale też zrobimy taką analizę, chociaż wstępną, jak to by wyglądało, jeżeli byśmy tam zorganizowali rondo, tak? To tyle było pytań ze strony komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania w sprawach prac rady? Ja przedstawię tylko tak, że szanowni państwo, planuję, że rozmawiamy na komisjach, że ten lipiec, jeśli chcecie wykorzystać urlopowo, to wykorzystajcie urlopy. Jak będzie sesją następną, to zobaczymy, bo 13 czerwca mamy sesję tą budżetową, mamy bardzo ważną sesję. No i później zobaczymy, czy to robimy sesję w sierpniu, czy na początku września. Zobaczymy. W każdym razie w lipcu nie planuję. No chyba, żeby coś się wydarzyło, że będzie się pokazało jakieś środki potrzeba, bo no to będziemy musieli to wcześniej. Będą, tak? Sierpień, tak? No to w sierpniu, to bardzo proszę w sierpniu. Pani skarbnik mówi, że sierpień to pasuje, doskonalimy tylko w którym tam się po z wyjazdami, z tymi różnymi sytuacjami poustalimy to, żebyście państwo wiedzieli. Ale w lipcu, jak sobie ktoś chce korzystać z urlopu, to proponuję skorzystać. Ci, co mają komisje planowane, to bardzo proszę, bo nie ma zakazu, proszę bardzo, komisje mogą się odbyć. Macie jakieś planowane, jakieś spotkania czy coś, to bardzo proszę. Tylko mówię, że ogólnie jest to taki okres urlopowy, ale można oczywiście, komisje mogą pracować i ci, co mają zaplanowane, powtarzam, spotkania, was zapraszam, proszę bardzo. Oprócz tego... Dobra, to na chwileczkę. Dalej tak, otrzymałem się od pani dyrektor takie zaproszenie. Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Samorządowych w Solnośląskim serdecznie zaprasza radnych gminy Solnośląskie na podsumowanie działań profilaktycznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2021-2022, które odbędzie się 9 czerwca o godzinie 11 w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. W imieniu pani dyrektor serdecznie kolegów radnych zapraszam. Zostało się zaproszenie, czy dotarło. I koleżanki oczywiście. Bo chociaż Magda nie bardzo, bo to Magda tak... Panie radny, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, komisja nasza infrastruktury jest bardzo prężną komisją. Tam było więcej tych wniosków i podejrzewam, że mogła jedna kartka jeszcze się zawieruszyć. Także byśmy prosili jeszcze ewentualnie się ustosunkować. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz, dalszy ciąg. Ciąg dalszy. Zgadza się, szanowni państwo. Mam spiętą kartkę. Myślę, że to tutaj koniec. Tak, są jeszcze kolejne wnioski, oczywiście. Piąty wniosek. Zakup fotopułapki mobilnej z możliwością szyfrowania, która posłuży do ujawnienia wykroczeń społecznie uciążliwych w newralgicznych miejscach. Dla Straży Miejskiej. Panie komendancie. Bo my nie mamy na chwilę obecną takich fotopułapek. Mieliśmy takie sytuacje, które nam potwierdzały, że brakuje nam właśnie dowodów na pewne działania. Myślę, że to jest rozsądne. Jedna fotopułapka, jakiś koszt znamy, ale to są szczegóły, to będziemy rozmawiać szczegółowo. Jestem za tym, żeby taką fotopułapkę zakupić. Agregat rozruchowy, pytanie szóste, do pojazdów, który będzie wykorzystywany w okresie zimowym celem niesienia pomocy mieszkańcom i turystom. To też był chyba wniosek na komisji rewizyjnej, która oceniała działalność straży. Tak mi się wydaje, że tam też coś było, chyba pan komendant mówił o tym. Panie przewodniczący, pan mówi o tym rozruchniku na korbę taką? Tak. Dobra, dziękuję bardzo.
No nie wiem, będziemy rozmawiać na temat tego agregatu rozruchowego. Nie wiem, jakie to są też koszty, szanowni państwo. A, czyli to są dosyć duże koszty. Czyli ja rozumiem, że był taki problem ze strony mieszkańców i turystów, że nie mogli po prostu uruchomić samochód w okresie zimowym? No z tego by wynikało, że chyba tutaj zgłaszał Straży Miejskiej. Pan komendant chyba zgłaszał, panie burmistrzu. Były zgłoszenia, że ludzie domyślali, że mamy, bo w większości miastach mają strażnicy miejscy, bo wjeżdżają. Ale to może w dużych miastach? No jesteśmy taką miejscowością do 10 bardzo, tysięcy mieszkańców. Panie burmistrzu, przepraszam, okay. Państwo, zabieramy głos, ale do mikrofonu mówimy. To jest jakieś zadanie takie inwestycyjne, bo przekracza tam wartość, nie wiem, 10 tysięcy złotych, jak nie więcej. Taki agregat, no to będziemy się musieli mocno zastanowić, bo jak Państwo wiecie, bardzo mocno musimy w chwili obecnej ograniczać wydatki bieżące. Szanowni Państwo, a to jest spowodowane tym, bo nasze nośniki, nasze media poszły bardzo do góry, tak? Więc chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy po przetargu w sprawie energii elektrycznej. Chodzi o oświetlenie uliczne. Mieliśmy do tej pory stawkę za kilowatogodzinę 30 parę groszy, a w chwili obecnej mamy złoty 20. Więc to jest trzykrotnie więcej, więc naprawdę się zastanawiamy, jeżeli tutaj mieliśmy zapewnienie, nie wiem, 300 tysięcy rocznie około, czy ponad było na oświetlenie, a w tej chwili musimy mieć już ponad 1 000 000 złotych. Więc to są no potężne kwoty, które musimy też zabezpieczyć w budżecie. Ale to jest tak na marginesie, więc to jest jak gdyby do analizy, jaki to jest koszt zakupu tego agregatu. I siódme pytanie. Zmiana organizacji ruchu na drodze 392, to jest ta droga wojewódzka, tutaj naprzeciwko Cetiku, to chodzi ulica Kościuszki 18, stronie śląskiej, w rejonie Cetiku, z uwagi na problematyczne usytuowanie przystanków autobusowych bez stosownych zatok oraz przebiegające w tym miejscu przejście dla pieszych, co wpływa znacząco na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ja już miałem ten sygnał, szanowni państwo, że ten przystanek i to przejście jest chyba niezgodnie z wszelkimi wymogami ruchu drogowego usytuowane. Że albo trzeba tą wiatę i ten przystanek przesunąć w inną stronę, no i przejście też tak nie może być na tym. Będziemy to jak najbardziej analizować, żeby to zmienić. Coś tam proszę państwa, tam, proszę o spokój. Może wjazd właśnie tego autobusu będzie przy samym Cetiku, tak jak kiedyś panie dyrektorze, było bezpiecznie, żeby było, prawda? Hello. Ale to analizujemy, bo rzeczywiście coś jest nie tak, bo tam nawet był jakiś inwestor, bo będzie budowana myjnia taka bezdotykowa i on tam właśnie załatwiał pewne pozwolenie i stąd też wyszła kwestia przesunięcia tego przystanku i właśnie, że coś jest wadliwie, więc to do analizy jak najbardziej będziemy wnioskować, żeby coś tam zmienić. Teraz już chyba wszystkie pytania, dwie kartki. Dziękuję bardzo. Panie radny, to już wszystko te wnioski odpowiedziane? No dziękuję bardzo. Ja państwu przekazałem, czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania o tym temacie, bo mówię, to co ja to ogłosiłem, jeśli chodzi o pracę Rady i Komisji, to na lipiec, w sierpniu, tak pani skarbnik to mówi, że w sierpniu musimy się spotkać na pewno. No, ja myślę o sierpniu. Ja tu kolegom radnym udzielam urlopu na lipiec. Także tego, że w sierpniu chcemy to zrobić, tą sesję, jak będzie potrzeba. No, chyba, że przyjdzie znowu 30 milionów i trzeba będzie szybko zrobić, to na pewno się zbierzemy. To się zbierzemy. Ale on jeszcze nie poprosił. Szanowni państwo, jak nie ma... Czy pani radna jakiś głos? To bardzo proszę. Pani Krystyna Brzezicka, radna ze Strachocina. Stronia wsi. Panie burmistrzu, może to nie akurat w tej sprawie, ale chciałam zapytać, bo pytają mnie ludzie, ja sama byłam zdziwiona, zburzono ten mur tam koło Biedronki. I czy to był mur i jak to, bo to każdy mówi, że to tak było wpisane w ten krajobraz tam i on nagle zniknął i nikt nic nie wie, czeski film.
Bardzo proszę, panie burmistrzu, odpowiedź, jeśli pan może. Szanowni państwo, trudno mi polemizować, czyj to ogrodzenie było, ten mur, który przez lata tutaj grodził były tartak. Podejrzewam, że to albo było tartaku, albo coś jeszcze znajdowało może w pasie drogi wojewódzkiej, ale podejrzewam, że raczej to należało do tartaku, a później do właścicieli prywatnych. No inwestycja nie jest gminna, jest prowadzona też przez osoby prywatne, więc ja nie mam na to wpływu. No jednym się to podoba, drugim nie. Ja uważam, że jak gdyby otwarta została taka przestrzeń, gdzie jest to wszystko widoczne, tak, że będą tutaj i dodatkowe miejsca parkingowe. Szanowni państwo, proszę o spokój, jeszcze kilka chwil i będziemy kończyli sesję. Sklepy, więc tak jak mówię, no, na pewno była na to zgoda, podejrzewam, tak, że była zgoda na wyburzenie tego muru przez inwestora, który tam realizuje tę inwestycję. Więc ciężko mi się do tego odnieść. Tak to wygląda, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś, może coś sobie przypomniał, jakieś zapytanie do pana burmistrza? Bo tam dyskusji była mocno, widziałem, nie ma. Szanowni państwo, w związku z powyższym, że nie ma już pytań, zapytań, zamykam 51. sesję Rady Miejskiej Śląskiego. Dziękuję za przybycie, miłego wypoczynku, urlopu, do zobaczenia. No w czerwcu jeszcze się... W czerwcu, tak, jeszcze sesja 13. Tak. Bardzo ważna sesja 13. Dziękuję bardzo.